Gdy byłem bardzo młody, zostałem zmanipulowany i nakłoniony do zmiany płci przez 40-letniego transseksualistę. Przez kilka lat podawał mi blokery dojrzewania, niebezpieczne dla zdrowia środki blokujące działanie testosteronu oraz hormony kobiece. Tuż przed 18 psycholog, psychiatra i seksuolog po jednej wizycie, bez jakichkolwiek badań, sfabrykowali mi diagnozę transseksualizmu i skierowali, już oficjalnie, na zmianę płci, co nigdy nie powinno się było wydarzyć. Obecnie jestem po jej cofnięciu, wróceniu do prawdziwej płci, z którą się urodziłem, z czego bardzo się cieszę. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Robert Mazurek, a to będzie Hate Park inny niż wszystkie. Moim gościem jest autor tych słów, Łukasz Sekowski. Dzień dobry. Łukaszu, to teraz jesteś transfobem, zdrajcą społeczności LGBT, sługą prawicy. Kimś jeszcze? Coś pominąłem? No cóż, może nawet zdarza się, że jestem nazywany homofobem, chociaż jestem gejem, popierającym w dodatku małżeństwa jednopłciowe, także nie wiem, na jakiej podstawie mi się to przepisuje, ale łatek jest jeszcze więcej. Bywam nawet nazywany faszystą. Miło mi w takim razie gościć człowieka, który ma aż tyle tytułów, a teraz powiedz, dlaczego zostałeś tym transfobem, zdrajcą społeczności LGBT, homofobem, a nawet faszystą? Bardziej mam wrażenie, że to ze mnie zrobiono tego transfoba i tak dalej, ponieważ ja poglądy mam lewicowe, socjaldemokratyczne, nie wgłębiając się w szczegóły, ale nie wiem, kwestia związków partnerskich czy małżeństw jednopłciowych, kwestia związków zawodowych, ochrony środowiska, walki z monopolami. Natomiast robi się ze mnie homofoba i transfoba wyłącznie dlatego, że jestem krytyczny wobec zmieniania osobom małoletnim płci. Wobec zmieniania dzieciom płci. Dzieciom płci. Ty wiesz, o czym mówisz, prawda? Bo to twoje doświadczenie. To jest moje doświadczenie. Ja się też tym interesuję zawodowo, jako dziennikarz, a po prostu śledzę też te informacje. Dobra, Łukasz, to opowiedz nam tę historię. To, co ci się przytrafiło, bo to brzmi tak niewiarygodnie, że w zasadzie powinieneś nie istnieć, powinno się ciebie wymyśleć. Bo to brzmi jak scenariusz jakiegoś filmu. W wieku kilkunastu lat, kiedy miałem problem, żeby zaakceptować swoją orientację i po części też swoje ciało, w tamtym czasie dorastające ciało, natrafiłem na program telewizyjny Rozmowy w toku, gdzie byli pokazani dorośli transseksualiści, którzy opowiadali o tym swoim transseksualizmie, o tym, kim oni się czują i tak dalej. Skąd w ogóle natrafiłem na taki pomysł? Inaczej bym na to nie natrafił. I zacząłem szukać w internecie, bo to był rok chyba 2006, coś koło tego, czy 2007. No i zacząłem szukać w internecie, trafiłem na forum, tak zwane niebieskie forum, czyli forum transseksualistów. Zacząłem tam szukać informacji, ale nie z myślą, że jestem... Ty miałeś kilkanaście lat, bo wydaje się, że miałeś 14 lat. No, 13 lat miałem, jak zacząłem szukać tych informacji. I będąc na tym forum, napisała do mnie osoba, wtedy jeszcze nie wiedziałem, ile ona ma lat, która była, podejrzewam, że dosyć towarzyska, dlatego że potem zaczęła mnie zapoznawać, w cudzysłowie zapoznawać, bo to nie było tak, że ona mnie osobiście z innymi osobami trans zapoznawała, tylko przekazywała numer gadu-gadu, bo to były czasy gadu-gadu. No i ta osoba najpierw zaczęła mnie nakłaniać do tego, żebym używał form żeńskich, kiedy na przykład, nie wiem, mówię, nie poszedłem czy napisałem, tylko poszłam, napisałam. Ale zaraz. Ty nie mówiłeś, że ty czujesz się dziewczyną, tylko ktoś ci mówił, że lepiej by było, żebyś używał takich końcówek, takich form? Ja byłem osobą, można powiedzieć, nierozumiejącą do końca siebie i tego, kim jestem. Jak się ma 13-14 lat, to nie jest się do końca dojrzały, to prawda? Dokładnie. A jeżeli jest się jeszcze gejem albo lesbijką, jeżeli chodzi o kobiety i nie ma się odniesienia do adekwatnego dla osób homoseksualnych rozwoju, no bo osób homoseksualnych jest bardzo mało w społeczeństwie, no to te problemy się nasilają, bo nie wiem, nie ma kwestii porównania i tak dalej z innymi, porozmawiania na takie tematy. Więc ja byłem poszukiwałem, powiedzmy, tak to ujmę, tego, kim jestem i natrafiłem na temat transseksualizmu w telewizji. Nie, to wiemy, tylko chodzi mi o to, jak to się stało, że zaczynasz pisać na tym forum i ktoś ci mówi, ej,
Łukasz, no bo nie wiem, czy nazywali cię po imieniu, ale jakkolwiek. Ej, Łukasz, pisz lepiej o sobie, że jesteś dziewczyną. Czy to tak wyglądało, czy ty sam postanowiłeś? Jak to wyglądało wtedy? Od czego to się zaczęło? Osoba z tego forum przeszła ze mną na kontakt na gadu-gadu, kiedy ja jeszcze używałem form męskich i jakby nie do końca, nie wiedziałem po prostu, jak się, kim jestem. I ona zaczęła taką perswazją nakłaniać mnie do tej zmiany płci. To nie było tak, że ona, no nie wiem, powiedziała mi zmień płeć albo bądź kobietą czy dziewczyną i tak dalej, tylko właśnie mów w formach żeńskich, ubieraj się bardziej kobieco, zacznij nosić to czy tamto i później doszły do tego te najpierw blokery dojrzewania. Ale nie, nie. Na razie rozmawiamy o tym elemencie, zanim to się zaczęło, zanim zacząłeś brać jakiekolwiek pigułki. To znaczy masz te swoje kilkanaście lat, nie akceptujesz, co się bardzo często zdarza, zmian w swoim ciele, masz rozchwiane takie poczucie własnej tożsamości i trafia się 40-letni transseksualista, który cię prowadzi za rękę, ale rozumiem, w internecie. W internecie. Nie miałeś żadnych osobistych z nim kontaktów? Wyłącznie przez telefon. Bezpośrednio nigdy się z tą osobą nie spotkałem. Rozmawialiśmy bardzo dużo na gadu-gadu i przez telefon. Dużo mniej, ale się zdarzało. No i wysyłała mi ta osoba te hormony, więc mieliśmy też... Od razu zaczął on ci wysyłać te hormony. Nie było to na zasadzie, nie wiem, w pierwszym tygodniu rozmów. To było gdzieś może, nie wiem, po kilku miesiącach. I najpierw właśnie były te blokery, potem po mniej więcej pół roku, może 9 miesiącach hormony. Ile lat miałeś, kiedy zacząłeś brać blokery dojrzewania i hormony kobiece? Około 14, kiedy zacząłem brać te blokery i no, te 6 mniej więcej miesięcy, może 9 później hormony, estrogeny. Miałeś 14 lat, kiedy bez wizyty u żadnego lekarza, bez wizyty u psychologa, bez wizyty u kogokolwiek, zacząłeś brać srogie piguły. Tak? Tak było, tak. No muszę o to zapytać. Rodzina nic nie widziała, niczego nie podejrzewała? Rodzina wiedziała o tym, że mam problemy z tożsamością. W pewnym momencie zresztą powiedziałem rodzinie o tym, że chciałbym zmienić płeć, tylko to już było po tym, jak poznałem tą osobę z internetu. Natomiast no, mieliśmy, powiedzmy, najogólniej rzecz ujmując, problemy rodzinne, włącznie z rozwodem i podziałem majątku rodziców i z tego, między innymi z tego powodu, no, nie był to temat, powiedzmy, pierwszego rzędu. Jasne. Że słucham tego i ci współczuję, bo no myślę sobie, to straszna historia, o której mówisz, ale najstraszniejsze tak naprawdę dopiero przed nami, jak rozumiem. Bo bierzesz te blokery, które on ci przypisuje. Nikt cię nie ani przez moment... Nie mówię tego przez tonem pretensji, próbuję to zrozumieć. Ani przez moment nie pomyślałeś, że powinieneś pójść do jakiegoś lekarza, że może ktoś cię powinien obejrzeć, że może powinieneś z kimś porozmawiać? Poszedłem do seksuologa z moją mamą, który zaczął mnie badać, znaczy zaczął mi robić wywiad kliniczny i testy kliniczne, diagnostyczne. Przede wszystkim tak naprawdę te badania robiła jego doktorantka. I te wizyty trwały mniej więcej, nie wiem, 3-4 może miesiące, też do końca nie pamiętam, ale pamiętam, że to nie było tak, że to była jedna czy dwie wizyty, tylko to było trochę dłużej. I w trakcie tych wizyt po pierwsze rozmawiałem głównie wówczas doktorantką tego profesora, tego seksuologa. Po drugie ona dawała mi jakieś tam testy do wypełnienia i poza tym też tak jakby testy otwarte typu narysuj coś tam, właśnie na przykład narysuj kobietę czy narysuj mężczyznę i jakieś takie rzeczy, to pamiętam. No oczywiście rozmawiała też z moją mamą i też z moimi siostrami, a w każdym razie ze starszą siostrą. No i diagnoza wówczas była ze strony tej poradni była taka, że właśnie jestem nieakceptującym swojej orientacji homoseksualnej gejem, który chce zmienić płeć, bo nie akceptuje tej swojej orientacji. A diagnozę tą ja wyparłem całkowicie. Pamiętam, jak ją podarłem. Chyba jeszcze tego samego dnia, kiedy ją otrzymałem. Nie zgadzałeś się z tym?
nie zgadzałem się z tym. A co tam było takiego, co cię wtedy ubodło? No bo byłeś gejem, tak? Tak uznałeś wtedy już to, czy nie? Inaczej. Wiedziałem, że czuję pociąg do mężczyzn, chłopaków w tamtym wieku, ale nie utożsamiałem się jako gej. Uważałem wręcz, że bycie gejem to jest coś negatywnego, w czym też no to środowisko trans bardzo mocno, a zwłaszcza to właśnie ta osoba poznana w internecie mnie wspierała, w sensie wspierała w cudzysłowie oczywiście, po prostu wykładała mi to, że bycie gejem jest złe. Co? To znaczy transseksualista mówił ci, że bycie gejem nie jest okej, tak? To się wydaje bardzo szokujące albo zaskakujące. Zdumiewające. Ale może ja czegoś nie rozumiem. Bo to jest takie nieintuicyjne. Natomiast prawda jest taka, że osoby transseksualne bardzo często same są osobami homoseksualnymi, gejami, lesbijkami, które są w takiej sytuacji jak ja, tyle że zamiast się wycofać z tego procesu zmiany płci, to w niego zabrnęły. Więc mają siłą rzeczy taką niechęć do gejów i lesbijek. Łukasz, a jak wyglądało twoje życie jakby poza tym? To znaczy nie, chodziłeś do szkoły, wszystko było, poza tym wszystko było tu cudzysłów normalnie, tak? Czy nie? Myślę, że nie. Chodziłem do szkoły i uczyłem się i to w zasadzie tyle. Poza tym siedziałem w domu, grałem w gry komputerowe. Miałeś jakichś znajomych, przyjaciół, przyjaciółki? Zacząłem ich tracić, kiedy było widać coraz bardziej, że najpierw domyślano się, że jestem gejem, no bo pewne rzeczy było widać, zwłaszcza jak zacząłem się stylizować, znaczy widać zwłaszcza w tym momencie, kiedy zacząłem się stylizować na w taki bardziej delikatnym, no, kobiecym stylu czy dziewczęcym stylu. No i oni, albo oni odcinali się ode mnie, bywało, że na przykład, nie wiem, napluli na mnie, albo ja zrywałem te znajomości. Mhm. I potem już nie zawierałem kolejnych, po prostu żyłem tylko szkołą, a potem studiami, pierwszymi latami studiów. Bo... Zostałeś sam. No tak było. Z twoim wirtualnym, przynajmniej na początku, przyjacielem transseksualistą. Nie użyłbym słowa przyjaciel nawet wówczas. To cudzysłów. Taki wirtualny przyjaciel, ktoś z kim utrzymywałeś kontakt. Dobra. Kiedy to poszło, kiedy nastąpił krok dalej, kiedy, no bo mówisz o tym, że zacząłeś brać te leki, czy też te środki, które on ci przysyłał, kiedy po raz pierwszy, kto cię w ogóle zaprowadził do, no bo opisałem to, ty to opisałeś, ja to zacytowałem, do psychologa, psychiatry i seksuologa, to było tuż przed 18, tak? Ty byłeś jeszcze niepełnoletni. Tak, kiedy zanegowałem tą diagnozę w wieku 15 lat, tą właśnie de facto prawidłową diagnozę, to przez kilka lat nic się w tym temacie oficjalnie nie działo. Ale grałeś cały czas. Brałem te leki, nie pokryją, że tak powiem, bez wiedzy mojej rodziny, w ogóle kogokolwiek z mojej rodziny. I tuż przed 18 rokiem życia poszedłem do najpierw psycholog, która była polecana na stronie Fundacji Transfuzja jako rzetelna i tak dalej. Ona zresztą była znana w środowisku trans w tamtym czasie. Potem wyemigrowała z Polski. I ona podczas jednej wizyty mi powiedziała, że ja jestem trans, że nie muszę w ogóle żadnych testów przechodzić, ponieważ bo ja jej powiedziałem o tym, że biorę te leki, no, jakby pokryją mu. I ona powiedziała, że skoro biorę je przez te już parę lat, no mniej więcej 3 lata w tamtym czasie, to że nie potrzebuję przechodzić żadnych testów, żadnych badań. Łukasz, psycholog, prawdziwy psycholog mówi ci w zasadzie bez badań, bez rozmów, bez terapii, ej, spoko chłopaku, jesteś trans? Tak to wyglądało. Skierowała mnie potem, znaczy najpierw jeszcze mi dała tą opinię. Na pierwszej wizycie powiedziała mi, że jestem trans. Ja jej mówiłem, że chciałbym, żeby mi, znaczy nie powiedziałem wprost, że chcę, ale zapytałem, czy nie mogłabym jakichś badań zrobić. Ona powiedziała właśnie, że to nie będzie potrzebne. I na drugą wizytę poprosiła, żebym przyszedł z moją mamą. Przyszliśmy razem. Dała mi opinię diagnostyczną. Już, od razu, od na razu, tej drugiej wizycie. Tak. Moja mama też mówiła, czy nie powinny być jakieś badania, jakiś dłuższy wywiad kliniczny wykonany. Ona powiedziała, że nie trzeba, w tym wypadku nie trzeba, bo przyszedłem właśnie ten tak zwany test realnego życia, bo brałem te hormony przez i blokery przez dłuższy czas. Ona wtedy powiedziała też o tym mojej mamie. I skierowała mnie dalej do psychiatry i do seksuologa, które też po jednej wizycie wypisały mi. Najpierw był psychiatra,
A później seksuolog, tak? To było równolegle. Ona po prostu dała kontakt do dwóch zaprzyjaźnionych. Zaprzyjaźnionych? Tak domniemuję. Nie wiem tego na 100%. Podejrzewam, że ona po prostu wszystkich tak kierowała. Najpierw przychodzi do niej, a potem od niej, żeby mieć zaświadczenie od psychiatry, że ma się... Były płatne wizyty? Tak, znaczy psychiatra i seksuolog tak, w przypadku tej psycholog to było prywatnie, ale ponieważ ona zamykała gabinet, bo a być może już nawet miała zamknięty, bo wyemigrowywała do Kanady, to nie wiedziała ode mnie za żadnych pieniędzy. Dobrze, ona cię skierowała do, jak nie masz zaprzyjaźnionego psychiatry, psychiatra to jest lekarz. Lekarz ci widzi i co? Zapytała mnie, bo to była kobieta, zapytała mnie, czy nie mam jakichś urojeń, czy nie mam myśli zapytała depresyjnych. Po prostu. Tak. Czy nie mam myśli depresyjnych albo samobójczych. I na tej podstawie wystawiła mi zaświadczenie, że diagnoza transseksualizm w takim świstku papieru, takim no, formalnym, jak to jest, ma się, nie wiem, jakieś zaświadczenia kiedyś lekarskie były też na takich diagnozy i tak dalej. I seksuolog tak samo. Seksuolog, ginekolog, więc to też lekarka jest. Łukasz, wolałbym, żebyś kłamał, uczciwie mówiąc. Bo jeśli mówisz prawdę, to znaczy, że są lekarze, którzy nie badając mówią niepełnoletniemu chłopakowi, że spoko, możesz sobie zmieniać płeć, bo ja już wiem, tak? Ona się ciebie pyta, bez badań, bez terapii, bez niczego, czy ty masz jakieś urojenia, na co ty odpowiadasz? Nie. A nie, no skoro tak, to wszystko dobrze, tak? Tak, znaczy akurat to była odpowiedź szczera, nie miałem żadnych urojeń. Ja wiem, ale... ja w to wierzę, że to była szczera odpowiedź, tylko no, zaskoczony jestem, no, zszokowany jestem łatwością, w jakiej to wszystko przebiega. Mówimy o dziecku, no dobrze, nawet jeśli już całkiem podrośniętym, to jednak osobie niepełnoletniej. To inaczej może od tego podejdę. Powstał taki nurt w leczeniu właśnie transseksualizmu, polegający właśnie na tym, na takiej ślepej wierze w to, że jeżeli ktoś ma, odczuwa dysforię płciową, czyli ma niechęć do swojego ciała, do swojej płci, swojego ciała, to na pewno jest transseksualny i w ogóle nie pytamy, nie padamy, po prostu kierujemy od razu na zmianę płci. I to jest właśnie ten, to był właśnie ten nurt, który... On jest dominujący? Wówczas nie był i wówczas to, powiedzmy, nie potrafię oszacować. Wówczas takich osób nie było aż tak wiele, jak jest dzisiaj. Natomiast teraz to w zasadzie każde duże miasto, a nawet średnie miasto, tak jak na przykład Leszno, ma takich lekarzy i psychologów, którzy na pierwszej wizycie za odpowiednie pieniądze wystawią odpowiednie zaświadczenia i recepty na hormony. Ludzie, trzymajcie mnie. Przecież to jest jakaś zbrodnia. Też sądzę, że nie jest to legalne, więc mam nadzieję, że ten proceder zostanie ukrócony. Nie, bo wiesz, bo to jest sytuacja taka, no ja rozumiem, że czasami występuje prawdziwa dysforia, rozumiem, że są osoby z prawdziwą potrzebą. Ja nie jestem lekarzem, więc się nie będę w to... Nie będę się tutaj mądrzył, ale... No lekarz powinien zbadać, lekarz powinien sprawdzić, lekarz powinien się o ciebie zatroszczyć, a nie wziąć kasę i napisać to, co ty, dzieciak w sumie, chcesz, żeby on napisał. Tak być powinno i pewnie są przypadki, kiedy tak właśnie jest. Natomiast bardzo często to tak nie działa, a bardzo skrajnym przykładem tego był przykład Wielkiej Brytanii. Kiedy w zeszłym roku zamknięto tam właśnie największą klinikę genderową, klinikę zmiany płci u dzieci, ponieważ okazało się, że dzieciom przepisywano tam bez żadnej diagnozy blokery dojrzewania, które mają, to mogę potem powiedzieć, mnóstwo skutków ubocznych i to często występujących, a nie raz na ileś tysięcy osób. Kierowania na operacje nieodwracalne, zwłaszcza tutaj nastolatek na obcięcie piersi w przypadku tej kliniki. Klinika ta została zamknięta. Dobra, ale to jest Wielka Brytania. Ja pozwól, że wrócę do twojej historii, bo chciałbym, żebyś ją opowiedział, a wtedy włączymy telefony od naszych widzów. Natomiast, no dobrze, bo to jest ten element, kiedy ty już dostajesz od nich wszystkich prawdziwe papiery, tak? Masz dokument od psychiatry i seksuologa.
I co dalej? Wtedy poszedłem do sądu. Musiałem złożyć pozew przeciwko moim rodzicom, że jestem nie tej płci, którą oni wpisali przy urodzeniu. I na tej podstawie miałem zmienione dane osobowe na żeńskie. Przez sąd, znaczy sąd stwierdził, że jestem kobietą, bo tak sądy stwierdzają. Mhm. A na tej podstawie idzie się do Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Ewidencji Cywilnej, żeby zmienić też PESEL. To od razu też wyjaśnię, żadne operacje, zabiegi chirurgiczne nie są w tym wypadku potrzebne. Po prostu tutaj twoja i tych lekarzy wola zdecydowała, tak? Dokładnie tak. Wręcz nawet teraz, nie w Polsce, ale znowu w innych krajach jest tak, że jeżeli... Bo kiedyś i w Polsce również tak było, że jakby była taka presja, że jeżeli ktoś zmienia płeć, to powinien no, co najmniej chcieć, zamierzać robić tę operację. Więc na przykład teraz są takie sytuacje, kiedy osoby transseksualne po zmianie płci operacyjnej pozywają, ale nie lekarzy, którzy ich na to skierowali, tylko państwo za to, że wymagało od nich tych operacji, żeby oni mogli zmienić te dane osobowe i PESEL. Ty miałeś zmienione dane osobowe i PESEL. Miałem tak, PESEL miałem i dane osobowe. I PESEL miałem nawet trzykrotnie, bo miałem przy urodzeniu jeden, potem drugi i trzeci teraz miałem. Trzeci. Dobra, mam Łukasz, teraz, tak. Wtedy, kiedy byłeś formalnie kobietą, jak długo to trwało? Od 18 roku życia, no prawie 19, bo służyłem pozew w wieku 18 lat, a to ta sprawa trwała tam, nie wiem, 10 miesięcy czy coś takiego, do 2014 roku życia, do 2014 roku, nie życia. Czyli? Czyli do 20, jak miałem 21 lat. To krótko, 2 lata. Byłeś formalnie dla państwa kobietą, tak? No formalnie, znaczy nie, rok dłużej, bo jeszcze potem był proces powrotny sądowy, więc sądowo jeszcze dopiero w 2015 roku. Dobra, Łukasz, byłeś kobietą, to znaczy państwo uznało, że ty byłeś kobietą. Ty się czułeś kobietą wtedy? To jest jedno z trudniejszych pytań, ponieważ nie było tak, że udawałem kobietę, nie było tak, że robiłem to, bo mi to jakoś podniecało, tylko po prostu... Byłem tak zagubiony w tym, kim jestem i w całej sytuacji społecznej, rodzinnej i mojej własnej, emocjonalnej, psychicznej, że ja po prostu nie rozumiałem tego, w czym się znajduję. Więc czy czułem się kobietą albo transseksualną kobietą? Myślę, że mogę odpowiedzieć, że się czułem. Natomiast czy byłem? Oczywiście, że nie byłem. Nie, ja nawet nie pytam, no bo ja nie wiem, jaki... go rodzaju kryteria należałoby przyjąć, ale zostawiając te wszystkie kryteria, pytam o twoje czucie. Czy to, po prostu, czy to, że zostałeś uznany przez sąd za kobietę, przyniosło ci jakąś ulgę, przyniosło ci uspokojenie? Przez pierwsze pół roku, może trochę dłużej, może 9 miesięcy, na pewno tak było. Miałem takie poczucie właśnie, że zaczynam życie od nowa w pewnym sensie. A poza tym zacząłem też studia jednocześnie, więc też... Już jako kobieta. Tak, już jako kobieta, więc miałem też takie... Miałem no takie... Dużo musiałem czasu poświęcić na to, żeby się uczyć. Więc tymczasowo była to jakaś ulga, ale nie prawdziwa ulga, tylko to raczej była forma jakiegoś przedłużenia wyparcia, zaprzeczenia rzeczywistości. Więc to było fałszywe. Pytam o to, bo w pewnym momencie rozumiem, że zrozumiałeś, że to nie tak, że chciałeś to odwrócić. Dlaczego? Co takiego się wydarzyło? Zastanawiałem się nad tym regularnie, chociaż starałem się nie dopuszczać do siebie myśli, że to mógłby być błąd, ale one się pojawiały co jakiś czas. Też na przykład nie było tak, że ja, nie wiem, byłem jakąś taką bardzo kobiecą kobietą, tylko no, nosiłem się trochę jak chłopczyca, trochę po wojskowemu, trochę po chłopczycowatemu, że tak to ujmę. I kiedy miałem zaplanowaną operację orchidektomii, czyli usunięcia jąder, no to ją odwołałem. Jednak. Tak, i potem co prawda wyjaśniłem to sobie i rodzinie, że dalej chcę to zrobić, tylko po prostu nie mam pieniędzy na to, albo czasu i tak dalej. I miałem zaplanować drugi zabieg, ale ostatecznie też z tego zrezygnowałem. No i ważnym momentem było też to, kiedy jechałem z moją mamą samochodem
I ona mnie zapytała tak na poważnie całkowicie, czy ja naprawdę chcę zmienić tą płeć, bo jeśli tak, to ona odłoży dla mnie pieniądze na to. Ja wówczas w pewnym momencie, w pewnym sensie to do mnie właśnie wówczas dotarło, co ja ze sobą robię, że nawet moja mama byłaby gotowa na odłożenie pieniędzy. Twoja mama chciała cię z tym wesprzeć. Jeżeli cokolwiek jest tutaj jak na razie optymistycznego, to to, że miałeś wsparcie ze strony rodziców, jak rozumiem, mamy. Miałeś wsparcie ze strony mamy, ale... Miałem ogólne wsparcie ze strony rodziny, ale nie na takiej zasadzie, że oni mnie do tego popychali. Nie, no jasne. Tylko po prostu w jakimś tam sensie to zaakceptowali. A drugi przełomowy moment był taki, że na oddziale endokrynologicznym poszedłem do psychologa. To była wizyta w ramach tego pobytu dziennego na oddziale endokrynologicznym, gdzie robiono mi różne badania hormonalne, inne, USG i takie rzeczy. No i podczas tej konsultacji pewne rzeczy do mnie zaczęły docierać. To była taka trochę konsultacja, nie wiem, wizyta, sesja, jak czasem jest na filmach z psychiatrami czy z psychoterapeutami, że na nich iskrzy i w ogóle, no to było coś takiego. No i zacząłem wtedy już naprawdę na poważnie, chociaż nie przyznałem się do tego, że chcę, że czuję, że to był błąd, ta zmiana płci, a ta psycholog mnie o to zapytała. Ale pytała cię, czy czujesz, że to był błąd, tak? Tak, czy w ogóle, czy żałuję tego i czy chciałbym to cofnąć. I co wtedy powiedziałeś jej? Zaprzeczyłem całkowicie. Czułem straszny wstyd w ogóle z powodu tego, że tak się stało, że w to brnąłem. I powiedziałem jej wprost, że nie. Ale zacząłem się nad tym zastanawiać jeszcze więcej, jeszcze więcej. No i to był koniec chyba maja. Ty masz lat 21 wtedy, tak? Tak. A w 2000... Nie mów nam w 2000 którymś, mów ile lat miałeś, bo mnie, ja nawet nie wiem, który to jesteś rocznik, więc nie wiem, ile miałeś lat, ale... No 21 lat miałem, tak. No i parę miesięcy później, w sierpniu odstawiłem te hormony. Odstawiłeś, bo brałeś cały czas estrogen, czyli hormony kobiece. Tak, i blokery dojrzewania też cały czas brałem, bo one blokują testosteron, więc dopóki się nie wykona operacji usunięcia jąder, to konieczne jest, żeby brać go, no bo testosteron działa silniej niż estrogeny, więc żeby testosterony mogły prawidłowo w cudzysłowie działać, no to konieczne jest zablokowanie testosteronu, więc cały czas brałem oba te leki. I odstawiłem je mając te 21 lat, prawie już 22. Odstawiasz to? Formalnie wciąż jesteś kobietą, ale ty już czujesz, że to był błąd? Dobrze to rozumiem? Tak, w tamtym momencie już wiedziałem, że to był błąd, mając te 21 lat. No i nie wiedziałem tak naprawdę, jak mam to odkręcić, bo nie ma, nie było, czy nie ma nadal takiej formalnej drogi, żeby to zrobić. Poszedłem, najpierw w ogóle zacząłem szukać informacji w internecie, na tych forach trans, gdzie zapytałem o pomoc i gdzie od razu zostałem zaatakowany, że jestem tutaj, nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale generalnie, że przeze mnie środowisko trans będzie gorzej postrzegane w Polsce, że sądy będą mniej chętnie wydawać pozytywne wyroki, żeby te zmiany płci mogły być dokonywane. I potem poszedłem do biegłej sądowej, bo podczas pierwszego procesu sądowego była też psycholog biegła sądowa. Poszedłem do niej i zapytałem się, co mam zrobić. No i ona mi pokierowała. Powiedziała, że po prostu, żebym złożył pozew odwrotny do tamtego, ale na zasadzie tych samych przepisów prawnych. I tak też zrobiłem. No i około roku trwał powrót do tego. Musiałem tam w sądzie przedstawić tą opinię z okresu, kiedy miałem 15 lat, kiedy prawidłowo mnie zdiagnozowano. Tą opinię, którą ja wtedy zanegowałem. I miałem też jeszcze badania dodatkowe biegłych sądowych, kolejnych już podczas tego powrotnego procesu. A następnie, kiedy już sąd mi zatwierdził tą zmianę i mogłem... I znowu zostałeś Łukaszem? Tak, znowu jestem Łukaszem. I nadano ci nowy PESEL? Trzeci już w twoim niezbyt długim życiu? Tak, trzeci PESEL, ale imię to samo. No to potem jeszcze musiałem przejść mastektomię. Bo przez to, że brałem tak dużo i długo te hormony i te blokery, no to urosły mi piersi. Formalnie to była ginekomastia, ale chirurg mi powiedział, że tak naprawdę w tej sytuacji to jest pełna mastektomia.
Łukasz, właśnie, bo ja cię chciałem spytać o to wszystko. My rozmawiamy o jednej sferze, sferze czysto takiej psychologicznej, ale była też sfera somatyczna. Te blokery, te hormony, to wszystko mówisz, że to mogło siać spustoszenie w organizmie. Jak to było u ciebie? U mnie... Bo ty je zacząłeś brać, kiedy miałeś 14-15 lat, tak? Tak. W moim przypadku zacznę może od tych łagodniejszych objawów. To były przede wszystkim uderzenia gorąca, tak w całym ciele, i nocne poty, takie, że jak się budziłem w nocy, to po prostu miałem całą mokrą pościel, tak jakbym ją wyjął dopiero co z pralki. I to był najlżejszy objaw. Znacznie cięższym były, nie wiem jak to nazwać, zaburzenia depresyjne, czy też depresja, i zaburzenia lękowe. Te co prawda miałem też już wcześniej, ale one się znacznie pod tego wpływem tej sytuacji i tych blokerów dojrzewania, zwłaszcza blokerów dojrzewania, rozwinęły. Mniej więcej po pół roku, odkąd zacząłem brać te jeszcze tylko blokery wówczas dojrzewania, zacząłem czuć kłucie w prawym boku i napisałem do osoby, która mi tego transseksualisty, który mi te hormony wysyłał, o tym. No to powiedział mi, że zapomniał mi powiedzieć, że powinienem też brać Slimarol, bo lek taki Slimarynę. Tak, bo to na wątrobę. Slimarynę, tak. Związek chemiczny Slimaryna, znaczy kompleks chemiczny Slimaryna. A ja też miałem wtedy 14 lat i moja wątroba jeszcze się rozwijała, więc to też wpływ tego był znacznie silniejszy. Oprócz tego miałem osteoporozę w wieku 18 lat. Miałem robioną densytometrię. O tym, żeby coś takiego zrobić, dowiedziałem się właśnie od tej lekarki, psycholog, przepraszam. Ona, ponieważ powiedziała mi o tym, że biorę już od tych 3 lat pokryjomu te hormony i te blokery, no to ona mi powiedziała, no musiała wiedzieć o tym, że to powoduje osteoporozę, żebym zbadał sobie, zrobił densytometrię. Zrobiłem i okazało się, że mam zaawansowaną osteoporozę. Jezus Maria. Tak jak jest, bo to jest takie spektrum od osteopenii przez osteoporozę po zaawansowaną. Powiedz mi, dobra, w jakim stanie zdrowia jesteś teraz? Teraz jestem w całkiem, w porównaniu przynajmniej do tamtego czasu, całkiem dobrej kondycji. Jestem bardzo aktywny fizycznie. Zwłaszcza jak wątroba? No wątroba od czasu do czasu mnie kłuje i mam te próby wątrobowe minimalnie podniesione, ale zazwyczaj w granicach normy, więc to pewnie jest tak, że ta wątroba po prostu będzie już zawsze jakaś tam trochę osłabiona, tak jak kości. W zeszłym roku miałem robioną densytometrię, czyli 10 lat po tym, jak miałem ją po raz pierwszy, no to miałem osteopenię, czyli taką, powiedzmy, lekką osteoporozę. Czyli somatycznie jakoś udało ci się wrócić do mniej więcej normy, tak? Tak, mniej więcej tak. Znaczy, to nie jest oczywiście takie proste. Wiadomo, że są pewne kwestie, które nie... Tak właśnie ta wątroba, chociażby częstopenia, albo podwyższone ryzyko pewnych chorób nowotworowych na przykład na całe życie, ale zasadniczo no, funkcjonuje normalnie. Łukasz, dobre. To teraz pora zadać najważniejsze, przynajmniej z tych pytań, które mi przychodzą do głowy. Łukasz, jak to się stało? Jak to jest w ogóle możliwe, że dziecko, które... reaguje zupełnie podręcznikowo, bo twoje objawy w wieku lat 14-15 były całkowicie podręcznikowe. Każdy podręcznik dojrzewania o tym pisze, że dzieciaki nie akceptują zmian swojego ciała, dzieci mają zaburzony popęd płciowy, dzieci mają problemy z akceptowaniem swojej tożsamości i tak dalej. Że normalne reakcje dorastającego dziecka przekształciły się i zostały przez wszystkich od tak po prostu klepnięte, jakby to był drobiazg, jak otwarcie puszki z kolą. Masz się napij, albo zostań dziewczyną. Szczerze mówiąc, nie mam na to w tej chwili żadnego komentarza. A wziąwszy pod uwagę no to, co to, że teraz jeszcze więcej jest takich psychologów i seksuologów i psychiatrów, którzy coś takiego robią, nawet się z tym reklamują, że coś takiego robią, że po prostu jedna wizyta i wszystko załatwione, sprawia, że ja zastanawiam się nad tym,
No, w jakim kierunku to zaczęło zmieniać? Dobra, Łukasz, to po co ty to wszystko mówisz nam teraz? Czemu tu przyszedłeś? Chciałem o tym opowiedzieć, dlatego że widzę, co się dzieje w środowisku medialnym, psychologicznym i medycznym. To znaczy, znaczna część mediów promuje coś takiego, że zmiana płci to jest po prostu jak normalny zabieg, że to jest jak normalna medycyna. To też nie jest prawdą, bo masa badań pokazuje, że nie poprawia się takim osobom po zmianie płci, się nie poprawia. Więc chciałem jakby pewną wyrwę w tej narracji aktywistów i dziennikarzy, którzy są z nimi sprzymierzeni, oraz lekarzy i psychologów, którzy są z nimi sprzymierzeni, zrobić. A oprócz tego duży wpływ na to miał fakt, że byłem szantażowany przez transaktywistów oraz takich, powiedzmy, nie osoby, które są aktywistami, ale są w środowisku trans, że ujawnią moją historię, więc postanowiłem, że sam to zrobię. Oni cię szantażowali? Mówi tak, ujawnią tę historię, jeśli co? To znaczy w zamian za co mieliby milczeć? To bardziej było, miał taką formę straszenia, że uważaj, bo ja już w tamtym momencie, zanim jeszcze opowiedziałem tą historię, co jakiś czas pisałem artykuły na temat płci czy właśnie transseksualizmu, takie bardzo, że tak powiem, delikatne i subtelne. I to miało taką formę, żebym nie pisał dalej o tym i w ten sposób, z taką o tym na przykład, nie wiem, że Instytut Karolinska w Szwecji zakazał zmiany płci, rutynowej zmiany płci u dzieci i potem cała Szwecja to zrobiła, albo Finlandia jeszcze wcześniej przed Szwecją. W Polsce w tej chwili dzieci mogą zmienić płeć? Mówimy o dzieciach, czyli ludziach do 18, no do dorosłości, do 18 roku życia. To zależy od wykładni prawa, ponieważ teoretycznie nie, ale wykładnia z powodu środowiska, jakie się wytworzyło wśród mediów i aktywistów, jest taka, że w niektórych przypadkach można. Znam też sytuację, kiedy już w Polsce 16-letnim dziewczyną obcina się piersi, bo czują się chłopakami. Bardzo często są dziewczyny, które mają po prostu autyzm i z tego powodu mają takie zaburzenia postrzegania swojej osoby. Łukasz, wiesz, że ten program ci nie pomoże. Znaczy, zostaniesz zaatakowany teraz za jakąś koszmarną transfobię. W zeszłym roku przeczytałem bardzo wartościowy wywiad, w którym wypowiadała się psychiatra z Warszawy, i ona powiedziała, że woli być nazwana transfobem czy transfobką, niż postawić złą diagnozę i po prostu skazać jakieś dziecko na... okaleczyć to dziecko de facto. Ja też wolę być nazwany transfobem, niż udawać, że to, co się dzieje w Szwecji i w innych krajach i co dzieje się w Polsce, że się wcale nie dzieje. Jeszcze i że wszystko jest okej. Jeszcze sekundę, wróćmy do twojej sytuacji. Ty masz komuś za złe? Masz pretensje do kogoś? Nie wiem, do tej psycholog, która cię spotkała jako pierwsza, do tego geja, do tego transseksualisty, pewnie geja, ale nie wiem. Przede wszystkim mam do tej psycholog, bo ona powinna mieć świadomość tego, że powinna po prostu przeprowadzić ze mną pełen wywiad kliniczny, przynajmniej kilkanaście spotkań i testy przeprowadzić. Natomiast ona miała takie poczucie jakby misji, jakby ona taka kaznodziejka trochę, że ona wręcz zbawia świat, bo zmienia ludziom płeć. Słucham? Zbawia świat, bo zmienia ludziom płeć, tak? Takich specjalistów się już trochę pomnożyło się tego typu osób, namnożyło się tego typu osób. Więc przede wszystkim do niej, bo ona jakby była mózgiem całego tego systemu w moim przypadku i podejrzewam, że też innych osób z Poznania, które do niej trafiły. Jeżeli chodzi o tą osobę, która mi wysyłała te hormony. Ty się spotkałeś z nim kiedyś, z tym człowiekiem? Tak, twarzą nigdy, w twarz? Nigdy się nie spotkałem. A macie ze sobą kontakt? Nie, ja ten kontakt zerwałem. Zerwałem, jak właśnie zacząłem odkręcać tą zmianę, czy wycofywać się z tej zmiany płci. Tutaj sytuacja jest dla mnie mniej jednoznaczna,
prawdopodobnie osoba ta nie była pedofilem, bo na przykład, nie wiem, nie prosiła mi nigdy o żadne zdjęcia nagie czy takie rzeczy. Dlatego, że no, jak rozmawiałem o tej sytuacji z różnymi osobami, to sugerowały, że prawdopodobnie to był pedofil. Być może tak było, ale nigdy nie prosił mnie o żadne nagie zdjęcia. Natomiast na pewno nie powinien wysłać mi hormonów ani blokerów dojrzewania, a także nie, a może przede wszystkim nie powinien mi w ogóle mówić, że ja powinienem z nim, znaczy, że ja powinienem używać żeńskich form, że ja powinienem wybrać sobie żeńskie imię, zapoznawać mnie z innymi osobami trans. Notabene poznałem wtedy osobę, która utożsamiała się jako Tomek i potem też jest właśnie przez tą osobę, która mi te hormony załatwiała, ona nas zapoznała przez gadu-gadu. I ta osoba też się z tej zmiany płci wycofała. Czyli dziewczyna, która została Tomkiem, ale teraz znowu jest dziewczyną, tak? Dobrze rozumiem? Ona nie w pełni tą zmianę płci dokonała, ale była na wstępnej drodze do tego. Więc być możliwe, że po prostu takich osób, które były jakoś namawiane przez tą, która również mnie namówiła do tego, czy nakłoniła, być może było ich więcej. Poza tym chciałbym też powiedzieć, że bo chyba z 2 albo 3 lata temu była taka medialna afera, że niby, znaczy ludzie się śmiali z tego, że dziennikarz Waldemar Krysiak nagłośnił taką sprawę, kiedy to też dzieciakom zmieniono płeć. On został znienawidzony. Znienawidzony, śmiali się z tego, że to jest kłamstwo, że w ogóle takie rzeczy się nie dzieją i że to jest w ogóle niemożliwe. Natomiast prawicowy gej to jest straszne. Tak. Jak nie jest prawicowy, to zaraz z niego zrobią z prawicowego i mówią mu, że jest prawicowy. W każdym razie on opisał właśnie takie historie i został wyśmiany. Natomiast ja właśnie taką historię przeżyłem i ja wiem, że takich historii jest znacznie, znacznie więcej. A patrząc na kraje zachodnie, to one idą już w dziesiątki tysięcy. Jeżeli dodamy kraje zachodnie różne, nie wiem, Szwecja, Wielka Brytania i tak dalej, to już są setki tysięcy przypadków. Gotów jesteś odebrać jakiś telefon, odpowiedzieć na pytania? Tak. No to prosimy, dzwońcie, jeśli macie ochotę. Łukasz Sakowski, przypominam, jest naszym gościem. Łukaszu, parę dni temu przeszła ulicami Warszawy Parada Równości. Relacjonując to wydarzenie, bodajże Wirtualna Polska napisała, że zauważono też gejów, którzy trzymali kontrowersyjny transparent. Wiesz, jak brzmiał ten treść tego transparentu? Możesz powiedzieć. Są dwie płcie. No to bardzo kontrowersyjne. Tak, to w dzisiejszych czasach, zdaniem Wirtualnej Polski, bodajże nie chciałbym popełnić błędu i kogoś innego, to nie oddać mu praw należytych, to jest kontrowersyjny transparent. Ile twoim zdaniem jest płci, przepraszam? Tak jak uważam, że Ziemia nie ma 6000 lat i nie jest płaska, tylko ma około 4,5 miliarda lat i jest geoidalna, tak też faktem jest, z którym ja się zgadzam, że istnieją wyłącznie dwie płcie, męska i żeńska. Jesteś teraz jakiej? Męskiej. Przepraszam, że o to pytam, ale w dzisiejszych czasach właściwie to nic nie jest pewne. Ja teraz mówię poważnie, ja sobie nie wiem. No bo ludzie... No właśnie, jak do tego podchodzisz? No bo widzisz, bo jeżeli cały czas można, bo ktoś ci zaraz zarzuci, Łukasz, dobrze, ale płeć twoja tam biologiczna to jedno, ale jest jeszcze coś takiego jak gender, czyli płeć kulturowa. No i tych płci może być więcej. Albo nie wiem, tam jakiś, no tak, tak, więcej. To, co się potocznie nazywa płcią kulturową, to są po prostu zachowania związane z płcią. Ale one też są binarne, ponieważ mamy dwie płcie i mamy też dwie tożsamości płciowe. Jeżeli weźmiemy jakieś zaburzenia tożsamości płciowej albo inne zaburzenia, to już nie są płcie ani tożsamości płciowe. Płeć wyewoluowała binarnie. Mamy komórki małe i ruchliwe i duże i nieruchliwe. I nazwaliśmy je octami czy też komórkami jajowymi i plemnikami. Ty teraz się nie mądrz, tylko odbierz telefon. Mam prośbę, proszę się przedstawić, zadać pytanie. Łukasz odpowie i tak to raczej będzie wyglądało.
No to... Dobra, już mogę? No oczywiście, dzień dobry, dobry wieczór. Okej, jest lekki pogłos, mimo że mam wyciszone... Ale za to my dobrze słyszymy, więc słucham. O, super. Super, no to cześć, Alek z Warszawy. Ja nie będę w ogóle w żaden sposób mówił o tym, co Łukasz przeżywał i co myśli o tym, jaka krzywda go spotkała. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, jak buduje wypowiedzi, gdzie łączy na przykład osobę, która przesyłała mu hormony, bezpośrednio potem z byciem pedofilem, bo on tak uważa, bo rozmawiał z kimś, bo tak mu się wydaje. I takie połączenia słów, które działy się wiele razy już, nie wiem ile rozmawiacie, 20 minut, 30, działy się wiele razy, gdzie może nie podprogowo, ale są te rzeczy, te koniugacje są jednak... Dobra, Arku, a pytanie? Nie mam żadnego pytania, tylko chciałbym, okay, żeby oglądający też zwrócili uwagę na to, w jaki sposób wypowiada się i buduje zdania. A traumy czy innych rzeczy ja w ogóle nie chciałbym negować, czy mówić czegoś złego na Łukasza. Dzięki, Łukaszu. No to znaczy, może oskarżasz człowieka o pedofilię, człowieka, który tymże pedofilem nie jest. Ale właśnie to powiedziałem, że ja sądzę, że on raczej nie był nie jest, czy no nie był pedofilem. Skąd to oskarżenie? Skąd słowo pedofil się pojawiło w takim razie? Dlatego, że dużo osób mi sugerowało to, że on, że to był pedofil. I dlatego ja powiedziałem o tym, bo zapytałeś mnie o to, czy ja mam do niego jakieś pretensje. Więc od tego pytania wychodząc, ja powiedziałem, że on najprawdopodobniej nie był pedofilem. Więc nie rozumiem w ogóle tej uwagi, bo ona jest zupełnie sprzeczna z tym, co powiedziałem. Ale to było podprogowe. A teraz kolejny telefon. Mam nadzieję, że z pytaniem słuchamy. Halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Oj, dajcie mi sekundeczkę, żebym siebie wyciszył, bo słyszę się podwójnie. To mamy prośbę do następnych. Wyciszajcie się, drodzy nasi widzowie, bo właśnie, bo teraz dobra, wybacz, nie robię mamy to po raz pierwszy. Naturalnie, słuchamy. Prawdopodobnie ostatni. Dobra, no jakby Łukasz, no twoja historia jest straszna, oczywiście, współczuję strasznie. I zastanawiam się tak naprawdę, na czym polegają te ataki transaktywistów. Z czego one faktycznie wynikają? Te ataki na Łukasza, tak? Dobrze rozumiem? Tak. Łukaszu. Myślę, że... Dzięki za pytanie tak w ogóle, dzięki. Dziękuję. Myślę, że te ataki wynikają po pierwsze z tego, że ja uprzedziłem ich i po pierwsze uniemożliwiłem ich szantaże, po drugie uprzedziłem ich, ponieważ wiem też, no nawet zostało opublikowane na jednym takim niszowym, ale zajmującym się hejtowaniem mnie profilu, że pracowała grupka taka robocza właśnie nad wyautowaniem mnie wbrew mojej woli. Napisali to publicznie, więc wyprzedziłem ich, odebrałem im też argumenty, bo ich do mojego coming outu argument był taki, że takie rzeczy w ogóle się nie dzieją, że te tranzycje to jest tam 0, że jeden, góra 1%, gdzie no, coraz nowsze badania pokazują, że to jest nieprawda, że to już idzie w kilkadziesiąt procent. Mówisz o retranzycjach, czyli tym powrocie, tak? Detranzycjach, czyli detranzycja, czyli powrót do swojej prawdziwej, bo tranzycja to jest jakby ta zmiana płci, więc cofnięcie zmiany płci jest też nazwane potocznie detranzycją. Więc myślę, że to, że ja pokazałem, że to jest, że ta narracja, według której cofanie zmiany płci albo w ogóle go nie ma, albo jest bardzo rzadkie, to jest nieprawda. Ja tam też w moim artykule, gdzie opisałem na moim blogu, to tylko teoria.pl, opisałem to wszystko. Ja tam też odwołałem się do badań, ponieważ jest dużo badań naukowych z różnych krajów europejskich i nie tylko, pokazujących, że od 60 do ponad 90% osób doświadczających dysforii płciowej, czyli tego cierpienia w związku z tym, jaką się ma płeć i niechęci do tej płci, że z tego wyrasta. Badania... 60 do 90% ludzi, którzy uważają, że się urodzili w złym ciele, z tego wyrastają, tak? A tak. Co to znaczy wyrastają? Może po prostu nikt im nie
nie poda pomocnej dłoni, może nikt im nie pomoże, a oni żyją do końca życia cierpiąc. Bardzo dobra intuicja z twojej strony, ponieważ badania pokazują też, że dzieci czy nastolatkowie, którym się zaczyna podawać te blokery dojrzewania i zaczyna się zwracać do nich według płci przeciwnej albo jakimiś niebinarną nowomową, to że jest znacznie mniejsza wtedy szansa, że one z tego wyrosną, czyli po prostu będą już do końca życia miały zaburzenia psychiczne, brały hormony, które niszczą wątrobę. Nie do końca mnie zrozumiałeś, bo ja powiedziałem coś takiego. Ja trochę tutaj występując w roli adwokata diabła, mówię, czekaj Łukasz, no ty mówisz 60-90% ludzi wyrasta z dysforii, tak? A może nie wyrasta, może nadal są głęboko nieszczęśliwi, tylko po prostu nikt im nie pomoże zmienić płci. Po moim coming outcie odezwało się do mnie niemało osób, które powiedziały mi tak, gdyby one dorastały dzisiaj, a nie w latach 90., to prawdopodobnie byłyby skierowane na zmianę płci. I że bardzo się z tego cieszę, że tak się nie stało, bo to był po prostu przejściowy okres, z którego się wyrasta. I badania to potwierdzają. A my mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Z kim rozmawiamy? Lechu spod Warszawy. Lechu spod Warszawy. Jedziesz tak, z pytaniem. Panowie, przede wszystkim Łukasz, ja gratuluję tobie tego, znaczy gratuluję inaczej. Na wielką odwagę się zdobyłeś, wychodząc z tym tematem. Ja kiedyś spotkałem się z jakimś artykułem, dokładnie nie pamiętam, ale przeczytałem go i byłem zaskoczony, że w tych czasach ktoś odważył się właściwie wyjść z tym problemem i naświetlić tą sprawę. Także no, wielki podziw dla ciebie i to jest, że ty spotykasz się z tą całą, z tym całym hejtem, z tą całą nienawiścią z tej strony. No, wygraj chłopie z tym, bo moim zdaniem historia odnotuje ten fakt, że byłeś chyba pierwszą osobą w Polsce, która tak naprawdę zaczęła nagłaśniać tą sprawę i trochę dobrze się wbiłem chyba z moim pytaniem, ponieważ twoim zdaniem, jak powinniśmy poradzić sobie z już tym narastającym problemem, ponieważ słyszałem, że bodajże albo w Anglii, albo w Niemczech coraz częściej zgłaszane są przypadki osób, które żałują zmiany płci. Jak powinniśmy sobie poradzić z tą sprawą w Polsce, ponieważ coś czuję, że w przyszłości tych przypadków osób, które żałowały tego, że dokonały tej zmiany, jakimi powinniśmy, nie wiem, mechanizmami czy tam rozwiązaniami namawiać tych ludzi do tego, żeby odważyli się wyjść i jak im pomagać? Dziękuję. Dzięki serdeczne. To było pytanie Lecha. Co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy reagować? Rozumiem, jakby jakaś alternatywa wobec zmiany płci. Więc w tej chwili kraje zachodnie, które, tak jak mówiłem, Szwecja, Finlandia, w tym roku też Norwegia, Francja, Francuska Akademia Medyczna, Stany Zjednoczone wycofują się z tego. Alternatywną propozycją... Wycofują się z czego? Z rutynowego kierowania dzieci odczuwających dysforię płciową na zmianę płci. Dzieci, bo cały czas mówimy o jednym, o dzieciach. Nie mówimy o 20-paro-30-letnich. Tak, chociaż to też jest osobny trochę temat. Tak, to jest osobny temat, ale na razie go zostawmy. Porozmawiamy o tych dzieciach, tak? Mhm. Że te państwa rezygnują z no, takiego automatyzmu, co mnie się wydaje powrotem do jakiegoś normy, no bo wydaje mi się, że no może jestem głupi i stary. Stary to na pewno, głupi być może, ale mnie się wydaje, że to jest poważna decyzja, zmiana płci, bo to nie jest tylko zmiana PESEL-u. Poważna i nieodwracalna. Tak, i to powinno być, kurczę, poparte jakimiś badaniami. No ludzie, no gdzie my żyjemy? Przychodzi 14-latek i ktoś mu powie, super, będziesz od teraz Zuzią, będziesz Kaśką? Dokładnie. W zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku w Hiszpanii wprowadzono prawo, według którego już od 12 roku życia zmiana płci jest możliwa za zgodą sądu, od 14 za zgodą rodziców i od 16 bez żadnych ograniczeń. Więc w takim i to mimo tego, że Hiszpańskie Towarzystwo Pediatryczne protestowało przeciwko temu. Hiszpańskie Towarzystwo Psychiatrii Dziecięcej również i kilka innych. Mhm. Ale rozumiem, że ty dopuszczasz do świadomości to, że no są ludzie, którzy rzeczywiście odczuwają dramat swej dysforii. To odczuwają dramat tego, że urodzili się jak mniemają w nie swoim ciele.
Oczywiście, no ja też to odczuwałem, więc... I że oni powinni, że powinno się im pomóc, a nie powiedzieć przejdzie wam. Tak, ja też to odczuwałem, więc wiem dokładnie, jakie to jest uczucie. Tylko dyskusja, dyskusja toczy się o to, czy skierowanie takiej osoby na zmianę płci, czyli najpierw podanie blokerów dojrzewania, potem hormonów płci przeciwnej, a potem operację usunięcia piersi czy jąder, a później rekonstrukcji penisa czy waginy. Mm-hmm. Czy to jest pomoc? Czy jednak pomocą jest dotarcie do tego, dlaczego ktoś w ogóle tak ma, dlaczego ma tą dysforię płciową, z czego ona wynika? Czy może taka osoba miała traumę za sobą, albo właśnie nie akceptuje swojej homoseksualnej orientacji, albo może to jest transwestyta, heteroseksualny transwestyta, którego po prostu to podnieca seksualnie, albo taki ktoś może mieć zaburzenie osobowości, zwłaszcza borderline, gdzie zaburzenia tożsamości, w tym zaburzenia osobowości są wpisane w ogóle w jego charakterystykę. Albo może mieć właśnie zaburzenia ze spektrum autyzmu. Mamy kolejny telefon. Halo, halo. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór, panie, dobry wieczór. Panie Łukaszu. Na początku chciałbym przeprosić, jeśli się pytanie powtórzę, natomiast nie oglądam na żywo. I tak sobie w ogóle... No jesteśmy na żywo, więc chyba oglądasz na żywo. Można troszkę głośniej? Tak, jasne. Natomiast, cofnąłem program i... No ale nie o to chodzi. Jasne. Chciałbym bardzo wam podziękować za tą rozmowę, bo myślę, że w obecnych czasach to bardzo, bardzo ważne takie tematy, jeśli zostają poruszane. Natomiast tak się zastanawiam i chciałbym się cofnąć do pierwszych minut tego programu, gdzie pan Łukasz właśnie powiedział, że w pewnym momencie na początku został sam. Gdzie przyjaciele, gdzie koledzy, że tak powiem, się odwrócili i został z rodzicami. Myślę, że może tutaj na to by trzeba było zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję za możliwość. Dzięki serdeczne. Nie wiem, co mógłbym tu jeszcze dodać, natomiast chciałbym wrócić do pierwszego jeszcze i drugiego pytania, bo tak nie do końca na nie odpowiedziałem. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, czyli o alternatywę, alternatywą jest przede wszystkim przeczekanie tego, jako że prawie wszystkie dzieci i nastolatkowie, które tego doświadczą, z tego wyrosną, to po prostu... To jest coś, co trzeba przeczekać, a nie utwierdzać dziecko i wręcz popychać je w kierunku tej zmiany płci. Jeżeli jest z takim dzieckiem bardzo źle, to można się podjąć tak zwanej terapii eksploracyjnej, czyli terapii, która polega właśnie na zrozumieniu przyczyn, dlaczego to dziecko ma chęć zmienić płeć, bez kierowania tego dziecka w którąkolwiek ze stron. Czy to popychania w kierunku zmiany płci, czy to namawiania go, że jednak, żeby się wycofał z tej zmiany płci. A ty nie myślałeś o tym, żeby zostać terapeutą? Czytam dużo literatury psychologicznej i psychoterapeutycznej, ale na ten moment nie myślałem o tym. Pytam, bo właśnie widzisz, ja też chciałbym, żeby ta rozmowa, przepraszam, jeżeli powtórzę jakieś oczywistości, moim i chyba naszym celem nie jest atakowanie kogokolwiek, tylko zrozumienie, jak to się dzieje, że że takie historie się zdarzają, że dzieci są tak łatwo, tak łatwo wchodzą na drogę podejmowania nieodwracalnych decyzji. To jest szersza ideologia. Tutaj może wrócę właśnie do tego pierwszego pytania, które brzmiało, dlaczego ci aktywiści trans mnie tak atakują? I poza tym, że ja im odebrałem argumenty, którymi wcześniej mnie szantażowali, czy które wykorzystywali w debacie publicznej, a które teraz straciły rację bytu, to myślę, że bardzo ważne jest też to, że tacy, zwłaszcza najbardziej zajadli aktywiści, poprzez namawianie dzieci do zmiany płci, mają takie poczucie, że skoro te dzieci tę płeć zmieniają, to oni sami, ci aktywiści trans, też dobrze zrobili, że zmienili własną płeć. Czyli za pomocą innych wzmacniają to swoje zaprzeczenie i wyparcie. Takie zapośredniczenie. Więc to tak wygląda. I oczywiście nie wierzę, że to dotyczy wszystkich aktywistów. Wiadomo, że są tacy, którzy będą mieli jakieś inne motywacje.
ale to bardzo wyraźnie widać, zwłaszcza u tych najbardziej popularnych. Natomiast jeżeli chodzi o cały właśnie taki ruch trans, to on jest pod kategorią ideologii woke. O której, o cancel culture, czyli o tym, co w tej chwili dzieje się na świecie, zwłaszcza na Zachodzie, za chwilę porozmawiamy, ale pozwolisz, że odbierzemy telefon, dobrze? Halo, halo? Dzień dobry, a czy dobry wieczór? No niech będzie dzień dobry albo nawet dobry wieczór. Z kim rozmawiamy i słuchamy pytania? Wojtek z Krakowa. Bardzo cieszę, że się dodzwoniłem pierwszy raz w Hate Parku. Chciałem powiedzieć, że na początku, że jestem wielkim fanem zarówno blogu To Tylko Teoria, jak i postaci Łukasza Sakowskiego. Nawet sam brałem raz udział w nominacji pani Marii Kurowskiej do Biologicznej Zbiory Roku. Natomiast chciałem na początku jeszcze, panie redaktorze, podziękować za takt w prowadzeniu tej debaty i osobiście chciałem się zapytać o jedno. Łukasz, jak sobie radzisz z całym tym hejtem, który cię spotkał, bo widzę konwersacje na czacie i po prostu mam wrażenie, że niektórzy ludzie są pozbawieni całkowicie empatii. Przepraszam, że się wtrącę, ale może nie należy zwracać na takie rzeczy uwagi, wiesz? To anonimowi bohaterowie, których nie stać na to, by się podpisać, mają łatwość w wydawaniu takich sądów. No tak, natomiast widzę, że Łukasz jest postacią, a czy osobą wrażliwą i chciałem po prostu zapytać się po ludzku, jak się czuję. No właśnie, czy wszystko z nim w porządku? Jak się czujesz i czy nie boisz się tego, co po tym programie? Jestem już zaprawiony w bojach trochę. Oczywiście każda taka nagonka jakaś na mnie dokonuje przez ostatnie 3 lata, zwłaszcza przez ostatnie 1,5 roku. Jest bardzo stresująca dla mnie, bo niemalże każdej tracę też zlecenia, ponieważ aktywiści i różni ludzie, którzy jakoś tam z nimi współpracują, piszą do moich pracodawców, czy zleceniodawców, czy współpracowników kłamstwa na mój temat. Że jesteś transfobem, że jesteś homofobem. Żeby tylko. Kłamią, że Polska Akademia Nauk mnie krytykuje, co jest kłamstwem. Albo że zostałem wyrzucony ze studiów doktoranckich, co też jest kłamstwem. Ostatnio pojawiło się zarzut, że niby jestem sympatykiem Ordo Iuris, co również jest kłamstwem. Więc radzę sobie na podstawie poprzednich doświadczeń. Oprócz tego mam jakieś wsparcie bliskich osób, a także wsparcie osób, które podobnych nagonek do mnie już doświadczyły. Tutaj mogę wskazać na przykład Kaję Szulczewską, blogerkę, która z bardzo podobnych przyczyn co ja jest wręcz nękana. Kaja Szulczewska właśnie ostatnio mówiła o ideologii woke. No to powiedz, co to jest ta ideologia woke? Jak ty ją definiujesz? Ideologia woke odnosi się do ruchu... Woke, czyli przebudzenie. Tak, dokładnie. Do ruchu, to się pisze woke, do ruchu przebudzonych. Do ruchu przebudzonych, czyli osób, które we wszystkim, co im się nie podoba, bardzo specyficznych osób, zazwyczaj mających taki rozszczepieniowy styl myślenia, zaraz wyjaśnię może, przypisują negatywne intencje, dyskryminacje, tak zwane mikroagresje. Mikroagresja, co to takiego? No właśnie, mikroagresja. No na przykład jadę autobusem albo nie wiem, metrem i wchodzi do tego metra mężczyzna przebrany za kobietę. Nie wnikam już w to, czy to jest transseksualista, czy transwestyta, czy niebinarny, czy gender fluid, czy nie wiadomo co tam jeszcze. I ja albo ktokolwiek, kto na niego spojrzy się ze zdziwieniem, bo to jest jednak widok zadziwiający i prawdopodobnie osoba, która się w ten sposób stylizuje, też jej o to chodzi, żeby wzbudzić w ludziach jakiś szok, czy zdziwienie, czy niedowierzanie. Ale już wspomniałem jej intencje, samo to krzywe, czy zdziwione spojrzenie jest mikroagresją i które zdaniem wyznawców ideologii woke powinno być jakoś karane. Penalizowane, tak. Penalizowane. To... Jest taka pani w RPA, zresztą Polka, Magda Wierzycka, która opisuje, jak to wchodzi do
do restauracji i dwóch panów ją obcina wzrokiem, patrząc na nią z góry do dołu. Ona do nich podchodzi i mówi: w Ameryce za taki luk zapłacilibyście $1,000,000. Tak między nami mówiąc, zastanawiam się, a skąd ona wiedziała, że oni na nią patrzą? Może ona ich też obcinała wzrokiem? No, najwyraźniej tak właśnie było. Powinna zapłacić. Dokładnie. I to jest kolejna cecha wyznawców ideologii woke. Czyli jeżeli ktoś wobec nich coś zrobi, bardzo często to jest jedynie w ich wyobraźni, bo to jest skrajny relatywizm. To zasługuje na karę, na wszystko co najgorsze. Natomiast jeżeli oni robią często znacznie, znacznie gorsze rzeczy, tak jak właśnie nękanie, pomawianie, wysyłanie jakichś pism do pracodawców z kłamstwami na temat danej osoby, żeby ona straciła pracę, to już ich zdaniem jest wszystko w porządku. I to jest właśnie kolejna taka cecha tejże ideologii, czyli taki skrajny relatywizm w nurcie postmodernizmu. Bardzo dobrze ten postmodernizm wyjaśnia książka pod tytułem Cyniczne teorie Helen Pluckrose i Jamesa Lindsaya, którzy tłumaczą takie podstawy filozoficzno-naukowe tej ideologii. Tak, to jest książka, no, powiedzmy, na poziomie prawie że akademickim. Momentami ciężko się czyta, bo trzeba zrozumieć te wszystkie dziwaczne pojęcia. Ale nawet jeżeli ktoś nie zna ideologii woke, nie słyszał tego słowa wcześniej, albo cancel culture, bo cancel culture to jest właśnie to, czym się... Kultura wymazywania. Wymazywania, tak. Czy usuwania, czy unieważniania. I właśnie to jest takie narzędzie wyznawców ideologii woke. I ono polega na tym, że osoba, która ma być cancelowana, no właśnie wypisuje się na nią oszczerstwa jakieś, fałszywe oskarżenia właśnie o na przykład molestowania, ale właśnie też o rasizm, o transfobię i tak dalej. Żeby ona straciła reputację, żeby ona straciła pracę, żeby nie pozwolono jej się wypowiadać. A propos, to co teraz spotyka Krzysztofa Dałkrzewicza, to twoim zdaniem jest cancel culture? Myślę, że jak najbardziej tak. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na dynamikę tego zjawiska w tym konkretnym przypadku. Ale wiesz dobrze, że są tacy, którzy uważają, że to on jest winien, że to on obraził tak potwornie Piotra Jaconia, że właściwie, no cóż, spotyka go tylko odpłata, jakby, no, należyta reakcja. Nic mu się nie dzieje złego. W zeszłym roku przeprowadziłem dwa bardzo ciekawe wywiady z profesorem Jarosławem Piotrowskim. To jest profesor, który polski badacz, jeden z ważniejszych polskich badaczy narcyzmu. I on mi opowiedział o takim zjawisku jak narcyzm wspólnotowy, który polega na tym, że tacy narcyzi wspólnotowi, to znaczy generalnie osoby ze skłonnościami narcystycznymi, szukają ofiar, ale nie swoich, bezpośrednio swoich ofiar, tylko znowu to jest takie zapośredniczone, tak jak w tym przypadku o tych aktywistach, co przed chwilą mówiłem. Szukają ofiar, ale właśnie po to, żeby móc powyżywać się na domniemanych oprawcach tychże ofiar. Krzysztof Dałkrzewicz jest w tej opowieści taką ofiarą, to znaczy możemy się na nim powyżywać, bo źle się zachował naszym zdaniem, tak? On jest ofiarą w dosłownym sensie, takim empirycznym, on jest ofiarą, natomiast dla wyznawców ideologii woke i zwolenników cancel culture, on jest właśnie tym złym. On jest sprawcą, tak. On jest sprawcą, a ofiarą jest Piotr Jacoń. I ta fałszywa ofiara, czyli Piotr Jacoń, daje wymówkę do tego, żeby linczować w internecie pana Dałkrzewicza. Mamy telefon. Mamy ich dużo, więc jeśli musicie, drodzy państwo, czekać, to proszę nie mieć tam tego za złe. Ale teraz już słuchamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Absolutnie nie mam tego za złe. Taka konwencja programu. Patryk z Łodzi się kłania. Panie Patryku, słuchamy. Dobrze, to ja może bym się... To pytanie w sumie miałem troszeczkę inne, ale to jakby też w trakcie panów rozmowy też wywołał się temat Piotra Jaconia i Krzysztofa Dałkrzewicza. Skoro twierdzisz, że Piotr Jacoń jest fałszywą ofiarą, to znaczy troszeczkę, przepraszam, bo trochę zjada mnie trema, ale trochę tego nie rozumiem, prawdę mówiąc. Dobra, dzięki.
A ty wytłumacz. Uważam, w mojej opinii, Piotr Jacoń jest fałszywą ofiarą, dlatego że sytuacja, ten żart, który wystosował pan Dałkrzewicz, została przez Piotra Jacońa wyolbrzymiona i wręcz, myślę, że przeinaczona poniekąd. I przez nie tylko samego Piotra Jacońa, ale też to jego środowisko, którego tam podminowuje w internecie. Do takiego poziomu, żeby internet chciał zlinczować Dałkrzewicza. Więc pan Jacoń, któremu nic się nie stało, ponoć był na miesięcznych wakacjach i w ogóle nie wiedział, co się dzieje, i który sobie po prostu odpoczywał, uważa siebie za ofiarę w momencie, kiedy prawdziwa ofiara, pan Dałkrzewicz, ma problemy, jest linczowany w internecie i tak dalej. Dobra, ja, szanowni państwo, jeśli mogę o coś prosić, to zostawmy tutaj, postawmy kropkę i zostawmy tę sprawę, bo myślę, że są ważniejsze tematy niż relacje wewnątrz, nie wiem, szkła kontaktowego, TVN-u, Piotr Jacoń, Krzysztof Dałkrzewicz i tak dalej. Pozwolisz, że ja cię spytam o coś, o czym zacząłem, o tym kontrowersyjnym transparencie, że są dwie płcie. Mhm. To może zdradzę pewną tajemnicę, że przyszedłeś tutaj ze swoją znajomą, która jest jako żywo również moją znajomą, feministką, która jest nazywana TERF-em, czyli transfobiczną, radykalną feministką, tylko dlatego, że głosi publicznie, że są dwie płcie. Że kobieta to jest naprawdę kobieta i że nie ma czegoś takiego, głoszą te feministki, jak kobieta z penisem. Że kobiety to są... no, tak jak ja je pamiętam z dzieciństwa. O, tak bym to ujął. Co takiego się stało w naszej kulturze? Tu zadam ci poważne pytanie. Że teraz... to wszystko zostało zanegowane. Że ja mówię, kobieta jak w moim dzieciństwie, bo teraz nie wiadomo, bo kobietą ma być teraz każdy, kto się uznaje za kobietę, tak? Według właśnie ideologii woke i postmodernizmu, relatywizmu postmodernistycznego, owszem, bo właśnie ten relatywizm postmodernistyczny właśnie na tym polega, że nie liczą się fakty, nie liczy się to, jak jest naprawdę, jaka jest rzeczywistość, tylko liczy się to, co ktoś czuje. I ten, kto ma większą władzę, a w ideologii woke liczy się kult ofiar, czyli to, ten, kto większą ofiarę z siebie zrobi. W tym wypadku są to transseksualiści, którzy kreują się na najbardziej pokrzywdzone osoby na świecie. A są najbardziej pokrzywdzonymi osobami na świecie? Zostawmy osoby transseksualne z gejami i lesbijkami. Mhm. Bo to z blisko. Osoby transseksualne od czasów PRL-u mogą w Polsce legalnie zmieniać płeć i częściowo z refundacją NFZ-u. Mhm. Geje, lesbijki nawet związków partnerskich nie mogą zawrzeć, więc nie, osoby transseksualne nie są najbardziej pokrzywdzone, natomiast są tymi właśnie, które robią z siebie te ofiary, żeby po prostu biczować wszystkich w koło i... Znaczy, jeżeli ja jestem grupą mniejszościową, grupą uciskaną, to rozumiem, to daje mi taki placet, że ja nie mogę podlegać krytyce, tak? Tak, to jest kolejny właśnie aspekt tego wszystkiego. No i rzeczywistość według wyznawców tejże ideologii, według woke'u, jest skrajnie relatywistyczna, zgodnie z ich interpretacją. Więc właśnie, jeżeli na przykład spojrzysz na ich krzywo i oni uznają, że to jest przemoc, to ty powinieneś, albo nie wiem, nawet molestowanie, to ty powinieneś iść z tego powodu do więzienia i im zapłacić jakieś odszkodowanie. Jeżeli oni utożsamiają się jako kobieta, mimo że są mężczyznami lub na odwrót, albo jakimiś osobami niebinarnymi, cokolwiek by to miało znaczyć, to... tak jest i już. Nieważne, jaka jest biologia, nieważne, jaka jest fizyka, nieważne, że są danej płci. Ważne jest to, że oni się tak czują. No dobrze, ale może powinniśmy wyjść naprzeciw ludzkim odczuciom? Tylko to by wówczas zaczęło przypominać taką trochę społeczną psychozę, bo widzimy mężczyznę na przykład albo kobietę, a ona chce, czy on chce, żebyśmy traktowali ją jak płeć przeciwną. A mimo równości płci w zakresie kulturowo-zawodowym, to są aspekty, w których nie da się tego wyrównać, po prostu nie dlatego, że jest jakaś nierówność, tylko po prostu, że jesteśmy inni. Nie rozumiem teraz tego. W czym miałoby to przeszkadzać to, że ja, jeśli ktoś będzie chciał, no nie wiem, jeśli ty będziesz chciał, bym mówił na ciebie Natalia, że ja będę na ciebie tak mówił.
Myślę, że na pewno... Bez żadnej zmiany, nie wiem, płci, bez żadnych wyroków sądów, bez żadnej zmiany PESEL-u. Myślę, że w utopijnym świecie to można by to było po prostu wszystko odwrócić. Może żeńskie imiona wyznaczały męskie, a męskie żeńskie i po prostu byłoby tak samo, tylko nazywalibyśmy siebie na odwrót. Ale w momencie, kiedy płciowość jest siłą rzeczy wpisana w ludzką biologię i w ludzką kulturę, a my, badania zresztą pokazują to, że w ogóle jedną z pierwszych cech, jakie próbujemy po czyjejś twarzy rozpoznać poza tym, jakiego jest wieku, to właśnie jakiej jest płci, nie da się tego pominąć. To po prostu była taka społeczna, jakieś brnięcie w społeczną psychozę, bo jedni widzą osobę płci takiej, drudzy takiej, a to nie dotyczy tylko płci, bo na przykład coraz częściej pojawiają się osoby, które twierdzą, że utożsamiają się jako osoby na przykład czarnoskóre, albo białoskóre, albo kolorowe, albo na przykład jako osoby autystyczne, mimo że nie mają żadnej diagnozy, czyli de facto autyzm częściowo zaczyna być tożsamością, a nie diagnozą. Autyzm jako tożsamość, no to jest, mam wrażenie, przepraszam, na granicy... Nie chcę pójść za mocno, ale to jest coś znieważającego ludzi naprawdę chorych na autyzm. Dokładnie tak, te osoby to opisują, w sensie uważają, że to jest obraźliwe. No bo to jest obraźliwe, znaczy jeśli ktoś naprawdę jest chory na autyzm, to wymaga pomocy, kropka. Tak jak chory, nie wiem, na serce, czy na nadciśnienie, czy na cokolwiek innego, wymaga jakiejś pomocy. Nie wiem, dlaczego w takim razie miałoby to być elementem tożsamości. Ja też tego... Zwłaszcza takiej wybranej. Do mnie też to nie przemawia, natomiast w momencie, kiedy tożsamość, która jest jakoś tam, powiedzmy, opiera się na czymś uszkodzonym, czy czymś zaburzonym, czy czymś mniejszościowym, można ją wtedy wykorzystać właśnie do tego, żeby wywindować się jako najbardziej cierpiąca ofiara na świecie. Ten kult ofiar, jeden z czynników składowych ideologii woke. Mamy telefon, jeśli pozwolisz, już dość długo czeka. Słuchamy. Witam serdecznie. Kuba z Krakowa z tej strony. Dobry wieczór, panie Kubo. Cześć Robercie, czy tam panie Robercie, ale chodzimy na ty, prawda? Cześć Robercie, cześć Łukaszu. Słuchamy. Ja chciałem się zapytać tak dwa pytania, jeśli można. Pierwsze takie wstępne. Właściwie Łukaszu, dlaczego ty paczki dostawałeś? Czy byś w ogóle kontrolował i to przychodziło do domu? Przepraszamy bardzo. Kiepsko słychać. Jeśli można, proszę mówić troszkę wolniej i głośniej. A czy teraz lepiej? Troszkę, tak. Dobrze, to postaram się trochę wolniej i głośniej. Łukasz, dlaczego te paczki dostawałeś do domu? Czy rodzice kontrolowali to, co przychodziło? Jak 14-latek mógł dostawać jakieś tabletki i bez żadnej jakby kontroli tych paczek, przesyłek? One były wysyłane jako list, więc ja po prostu wiedziałem, kiedy dokładnie mam je sobie wziąć ze skrzynki, a poza tym bywały pojedyncze sytuacje, kiedy były wysłane na adres mojego ówczesnego znajomego. Twojego chłopaka? No nie, z kimś się spotykałem. Okay. Mhm. Dobrze. Czyli po prostu... Mhm. Tak, słuchamy. Tak, właśnie, okej, okay. Dzięki wielkie za odpowiedź. Jeszcze mam takie pytanie, czy można zadać jakieś takie bardziej angażujące politycznie? Czy masz z tym jakiś problem, czy mogę takie zadać? Proszę. Bo mamy teraz takie, można powiedzieć, dwa obozy. Jeden właśnie, który powiedzmy jak Konfederacja czy Prawo i Sprawiedliwość, które pewnie byłyby za tym opisem binarnym i raczej nie ma wielu słów wsparcia dla takich osób transseksualnych. I mamy też taki nurt bardziej lewicowy, który bardzo wspiera te ruchy. I chciałem się ciebie zapytać, tak bardzo konkretnie, czy ty masz jakieś partie, które cię przekonują w tym obszarze, który ciebie dotyczy i na które ty po prostu będziesz w nadchodzących wyborach głosował? Dzięki serdeczne. Słuchamy odpowiedzi Łukasza Sakowskiego. Ja myślę, że nie potrafię na to w prosty sposób odpowiedzieć. Na ten moment uważam tak. No bo wybory za kilka miesięcy, jesienią. Pójdziesz na wybory? Planuję pójść na wybory. Będziesz, oddasz głos ważny? Oddam głos ważny, ale jeszcze nie jestem pewien na kogo. Dotychczas
Dotychczas zawsze głosowałem na lewicę i czasami na PO, zwłaszcza w wyborach prezydenckich. To tak się do końca nie da naraz, ale dobrze. Nie, w wyborach prezydenckich, kiedy to no, było już jeden na jednego. Jasne. Natomiast ponieważ lewica w Polsce i ta polityczna i ta powiedzmy taka wyobrażona, o której się mówi, kiedy myślimy kiedy myślimy o lewicy, to mamy taką na myśli, to jest właśnie ta lewica w nurcie ideologii woke. Lewica skrajnie subiektywistyczna, skrajnie indywidualistyczna, a nie wspólnotowa. To nie jest lewica, która walczy o to, żeby rodzinom było lepiej, o mieszkania dla młodych par, o, nie wiem, walki z monopolami w branży technologicznej, tylko to jest lewica, która walczy o to, żeby można było dzieciom zmieniać płeć, na przykład. Więc... Więc będziesz miał z tym kłopot, jak rozumiem. Gdybyśmy mieli prawdziwą w Polsce, znaczy nie, inaczej, definicyjną lewicę, głosowałbym dalej na lewicę, ale ponieważ lewica w tej chwili stała się z jakimś, nie wiem nawet jak to nazwać, jakąś hybrydą libertariańsko, nie wiadomo jaką, w obszarze prywatno-kulturowym, to ja nie wiem po prostu. To na kogo zagłosujesz? Jeszcze nie wiem. To jest moja odpowiedź, że jeszcze nie wiem, na kogo zagłosuję. Dobrze, ale rzeczywiście nie wchodźmy w politykę głębiej, bo tutaj zaraz się... rozdzwonią telefony tych, którzy chcą głosować na lewicę, albo tym, którzy wręcz przeciwnie, na Konfederację, albo na Platformę, albo na PiS, albo na Hołownię, czy tam kogo tam jeszcze. A ja chciałbym porozmawiać o tym cancel culture i kulturze woke, bo to są bardzo ważne nurty, które w tej chwili definiują to, co się dzieje na Zachodzie w dużym stopniu, prawda? No to w zasadzie jest teraz zasadnicza dyskusja cywilizacyjna w świecie Zachodu i w Polsce też zaczyna. No i chciałem spytać, czy w Polsce też? Myślę, że w Polsce zaczyna nią być. Po pierwsze dlatego, że media są bardzo silnie w tej chwili sprzężone z organizacjami, z NGO-sami, z aktywistami. Oni powinni być między sobą niezależni, ale nie są. Teraz bardzo często dziennikarz to jest zarazem aktywista. To tak. Co jest de facto łamaniem etyki dziennikarskiej, ale niestety tak jest. Więc aktywiści, którzy tą ideologię woke mają... wbudowaną, nie wszyscy oczywiście, są fundacje, które nie popierają ideologii woke, nawet fundacje LGBT, które nie popierają ideologii woke, ale generalnie środowisko aktywistów ma bardzo silnie to wbudowane, jest z tymi mediami bardzo silnie powiązane, no to te media, no wystarczy otworzyć główne liberalne media w Polsce, żeby zobaczyć, że ta ideologia woke jest bardzo silnie przepychana i cancel culture również. Więc w Polsce z powodu bardziej nawet mediów i NGO-sów, aniżeli z polityków, mamy z tym w coraz większym stopniu do czynienia. No i o ile w Stanach Zjednoczonych ten ruch woke i cancel culture wychodzi głównie z uniwersytetów, trochę też od mniejszości, tam na przykład bardzo duże znaczenie ma kwestia koloru skóry. U nas to jest głównie, się ten walec woke przyjeżdża na temacie płci właśnie i transseksualizmu. To też bardzo duże znaczenie mają tutaj korporacje, zwłaszcza technologiczne, które to finansują, które finansują znaczną część NGO-sów przepychających tą ideologię. Dlaczego to robią? Dlaczego to robią? No, po pierwsze to jest marketing. Znaczy, jeżeli takie korporacje mają coś takiego, to potem w sensie, nie wiem, włożą pieniądze na jakieś organizacje LGBT albo pokażą się na paradzie równości, zasponsorują tę paradę równości i tak dalej, no to one potem mogą pokazać, że są takie równościowe i tolerancyjne i pozytywne i wtedy już nikt nie patrzy na to, że one łamią prawa człowieka w Afryce czy w Azji, że wynajmują pracę ludzi niemalże za niewolnicze stawki, że niszczą środowisko. Nikt na to nie patrzy, wszyscy tylko się cieszą, że mają ten flagę na swojej stronie www i że zasponsorowali Paradę Równości w Warszawie na przykład, albo w jakimś innym mieście. To po pierwsze. A po drugie, nic nie niszczy lewicy, takiej definicyjnej, klasycznej lewicy, która właśnie walczy o mieszkalnictwo, o związki zawodowe, o walkę z monopolami, jak ideologia woke, która po prostu lewicę rozdrobniła, bo wszyscy się teraz na tej lewicy walczą między sobą. Jedni z drugimi się walczą właśnie o płeć, o transseksualizm, o rasę i tak dalej. A słaba lewica nie jest w stanie na przykład opodatkować korporacji technologicznych, nie jest w stanie ich zdemonopolizować. Tych pomysłów właściwie w Polsce w ogóle nie ma. To znaczy w Polsce się o tym niemal nie mówi, przynajmniej na pewno nie wśród polityków.
Nie wśród polityków, ale fakt jest taki, że parady i marsze w Polsce, te tęczowe, są sponsorowane przez takie korporacje. A to prawda akurat. Ale jak widzisz, Google nikt nie chce rozdrabniać, nikt nie chce go podzielić. Słuchamy telefonu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy ja jestem? Jestem. Tak, pan jest. Dobry, dobry wieczór panom, dobry wieczór panom. Zapytaniem takim, bo żeście panowie strasznie na tym szybko przeszli do porządku dziennego. Otóż przecież to jest intratny biznes. Teraz człowiek, dziecko z problemami idzie do specjalisty, który winien mu pomóc. Wykazać się jak najlepszą wiedzą, którą zdobył, ucząc się. I teraz taki człowiek, tu tak jak Łukasz mówił, bierze od niego pieniądze i robi temu dziecku krzywdę. A gdzie jest tutaj prawo? Gdzie to jest państwo polskie? Gdzie to jest prokurat? Przecież ludzie, przecież to jest... My krzywdzimy własne dzieci. Nie? My pozwalamy na takie, jak panowie mówicie, kultura, czy subkultura, czy ruch, wokeizm, tak? Wok. Aby krzywdził najbardziej niewinne istoty, które my mamy. My nie mamy nic lepszego u nas w kraju, jak tylko potencjał ludzki. Mam wrażenie, że wie pan, myśmy się na tym nie prze... jakoś tak szybko nie bardzo szybko miałem takie wrażenie. Tylko, no dobrze, to niech pan sformułuje pytanie w takim razie, bo ja nie bardzo wiem, co możemy dodać. To znaczy, myślę, że obaj wyraziliśmy swoją opinię na temat lekarzy, którzy błyskawicznie od tak po prostu decydują się pójść na rękę dzieciom, które płacą. Rodzicom. No, moje pytanie takie do Łukasza jest w takim razie. Łukasz, jak to wygląda dzisiaj? Jak te środowiska na ciebie naciskają? Jakbyś mógł trochę dłużej o tym opowiedzieć? Czy twoja rodzina się z czym spotyka? Straszenie, wiesz, zastraszanie, cokolwiek. Jakbyś mógł opowiedzieć? Dziękujemy bardzo. Łukaszu. To może zacznę od tego, odpowiadając na to pytanie, że kiedy mi się zarzuca na przykład, że ja jakoś, nie wiem, idę w kierunku prawicy, co jest nieprawdą. Ale zostawmy w ogóle prawicy. Ale ja wiem, ja sobie do tego zmierzam. To, że ja jestem kojarzony w jakiś sposób z prawicą, wynika z faktu, że media lewicowe czy liberalne, w których między innymi ja też pracowałem, mnie kancelują. Po prostu albo blokują całkowicie moje artykuły, albo w ogóle zrywają ze mną współpracę, albo jeżeli napiszę cokolwiek na temat jakoś tam powiązany, nawet chociażby dygresja się pojawi na temat transseksualizmu, to jest cenzurowane. Więc ja wtedy tracę źródło dochodu, więc to jest jedna na przykład z konsekwencji tego, a propos tego pytania. Że tak cię dojeżdżają, że ci po prostu odbierają... zlecenia, tak. Pieniądze. No, do 2020 roku współpracowałem z portalem OKO.press i zerwano ze mną tą współpracę, podając za powód, że nie podoba im się to, co piszę na temat płci i otyłości. Otyłości? Tak, ponieważ pisałem artykuły o tym, że otyłość jest chorobą, co też wyznawcom ideologii woke się nie podoba, ponieważ według tego ich relatywizmu otyłość nie jest chorobą, tylko jest jakąś formą estetyki. Dopadnę ja swojego lekarza, który mi kazał schudnąć. Oj, dopadnę. Tak, będziesz mógł go oskarżyć o fatfobię, na przykład. To jest kolejne takie słówko. Pani doktor, pani Krystyna, pani mnie słucha teraz? No właśnie. Pani mi kazała się po wakacjach... Tak, porozmawiamy my jeszcze. Dobrze, przepraszam za głupie żarty, ale no jak można komuś zarzucić, że powtarza to, co mówią lekarze, że otyłość jest chorobą. Przecież ty nie wyśmiewasz się z grumasów, tylko mówisz, że to, co mówią lekarze w Polsce, no na litość boską, no to wybacz, ale nie pojmuję logiki OKO.press. Ja nawet podkreślam często to, że osoby otyłe należy, że im się należy szacunek, tak jak wszystkim innym, i że... I że nie chodzi o atakowanie tych osób, więc mam, to często jest taka po prostu panika moralna. Ktoś, ja albo ktoś inny napisze coś, no właśnie, że płcie są dwie, albo że to jest choroba, jakiś taki podstawowy fakt o świecie. Kiedyś ta panika moralna się toczyła wokół faktu na przykład teorii ewolucji biologicznej. Teraz się toczy wokół płci. No tak, ale rzeczywiście, czyli rozumiem, że obrywasz w ten sposób, że no, masz kłopoty z zarabianiem pieniędzy,
obrywasz, rozumiem, w internecie regularnie, na forach przeróżnych, czy, no, czy w mediach społecznościowych. Co mi też poniekąd w jakiś tam sposób wpływa to na moją reputację i to mogę podać kolejne przykłady. W 2021 roku zostałem zaproszony na jedną z największych konferencji blogersko-influencerskich. To się nazywało, może już pominijmy jak. W każdym razie zostałem tam zaproszony, w ogóle się tam nie wpychałem, po prostu mnie zaproszono. Po czym odwołano to, dlatego że stwierdzono, że ja jestem transfobem, czyli że właśnie niby jestem nietolerancyjny wobec osób trans. Cokolwiek by to miało znaczyć. A jesteś? Spytam wprost. Nie, nie jestem nietolerancyjny wobec osób trans, nie jestem transfobem. Po prostu uważam, że kierowanie bezrefleksyjne, bez diagnozy ludzi i dzieci, dorosłych też, ale zwłaszcza osób niepełnoletnich, na zmianę płci, zamiast sprawdzenia, co w ogóle stoi za tą chęcią zmiany płci, no jest to pseudomedycyna i jest to też nieetyczne. I badania naukowe też to potwierdzają, więc to nie jest tylko kwestia mojej opinii. Mhm. W każdym razie, wracając do tej konferencji, no to zostałem zaproszony, po czym odwołano to zaproszenie, bo jakieś tam influencerki, już nie będę podawał nazwisk, chociaż może niektóre by było warto. Proszę, nie, no to... Nie, może jednak pomijmy to. Zaczynam, kończę, nie powiem, a może powiem, ale nie, jednak dobra, nie powiem. Teraz to, dobra, to przepraszam. W sensie przeproszę, że zacząłem i nie zakończyłem. Ale wracając, no to grupa influencerek zrobiła właśnie aferę, że ja jestem transfobem i po prostu odwołano zaproszenie mnie. Inny przykład to Extinction Rebellion, ta grupa aktywistów. Też poprosili mnie o wywiad aktywistów klimatycznych i był już nagrany, miał być opublikowany i w momencie, kiedy został zapowiedziany, to były protesty właśnie, że jestem transfobem, więc wywiad powinien być usunięty. Kolejny przykład spośród tych, którymi mogę się podzielić publicznie, to jest taki, że w maju zostałem zaproszony na festiwal filmów dokumentalnych, MDAC to się nazywa, akronim. I kiedy poproszono mnie, żebym podał daty i godziny, kiedy mogę przyjść na które filmy, to nie zdążyłem jeszcze odpowiedzieć, a dostałem w ciągu, nie wiem, niecałej doby maila, że jednak nie zapraszają mnie, bo gdzie wcześniej sami mnie zaprosili, ponieważ w kino nie, to chodziło o Kino Muza w Poznaniu, kino nie uznaje, jakby nie zgadza się z moimi wartościami. Zapytałem, o jakie to wartości chodzi, bo nie podali mi oczywiście, o jakich wartościach mowa. A poza tym, czy wszyscy byli lustrowani tak jak ja? Czy tylko ja byłem taki sprawdzano mnie pod kątem światopoglądowym? No to odezwała się do mnie szefowa kina, która zaczęła kluczyć, nie odpowiedziała mi na to pytanie. Zaczęła zwalać winę na, po pierwsze zaczęła zwalać winę na pracownika, a po drugie zaczęła tłumaczyć, że no, oni nie współpracują z takimi osobami, które się zajmują influencerami, które są influencerami. Chociaż ja jestem blogerem i dziennikarzem, nie jestem, nie wiem, jakimś Instagramerem czy TikTokerem. Mam oczywiście Instagrama, ale nie publikuję jakichś swoich fotek, takich rzeczy. No i po prostu nic z tego nie wynikło. Zaproszenie zostało wycofane. Niejednokrotnie miałem sytuację, kiedy na przykład chciałem opublikować jakiś artykuł w bardzo dużym medium polskim i albo był całkowicie odrzucany, dlatego że był na temat właśnie płci czy transseksualizmu, albo jeżeli był na inny temat, ale była jakaś tam dygresja dotycząca transseksualizmu, to ten fragment musiał być usunięty, całkowicie usunięty, żeby to zostało opublikowane. Tutaj akurat no, nie chcę podawać nazwy, bo jestem w trakcie, powiedzmy, negocjacji na ten temat, ale takie rzeczy się dzieją. I to też takich przykładów jest znacznie, znacznie więcej. Po prostu nie wszystkie mogę podać publicznie. Mamy telefon, słuchamy. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Jerzy z Łodzi. Witam was. I Łukaszu, współczuję ci przede wszystkim to, co cię spotkało. I mam takie pytanie, bo uważam, że no, ci ludzie, którzy brali jakby w tym przedsięwzięciu udział... No, panie Jerzy, nie żebyśmy pana słyszeli. Halo, halo? No właśnie. Jeżeli państwo słyszą to samo, co my, czyli nic... To pan Jerzy niestety gdzieś tam zanikł w czeluściach. Może się jeszcze odezwie. Łukaszu, bo cały czas kluczymy wokół tego,
że no, jak potężna, jak silna, mówisz, jest cancel culture, kultura woke w Polsce. Zostawmy to na sekundkę, bo ja chcę wrócić do jednej rzeczy. Wiesz, do tej twojej opowieści o tobie. Bo wiesz, jak ja słucham opowieści o nastolatku, który przeżywa normalne problemy związane z okresem dorastania. Bardzo wielu teraz młodych ludzi ma swoje problemy. Jak świat światem mieli, a być może teraz jest tego więcej. I widzę i słyszę tę opowieść, że zostałeś w pewnym momencie sam. Pewnie nie było łatwo, jak sam mówiłeś, także z powodu kłopotów rodzinnych, z powodu rozpadu rodziny. I nagle ktoś cię tak łatwo wpycha w ścieżkę podejmowania najważniejszych decyzji. Ja myślę sobie, czy nie było nikogo, kto ci chciał podać rękę wtedy? Powstrzymać, nie wiem, wiesz, jakiegoś starszego, mądrzejszego człowieka, który będzie: Łukasz, chłopaku, nie tak. Nie spotkałeś nikogo, kto by ci wtedy chciał pomóc? Moi rodzice i siostry, zwłaszcza starsza siostra, oni na początku próbowali mnie od tego odwieść. Ja powiedziałem, że oni jakby mnie w tym wspierali, ale to nie było na takiej zasadzie, że oni mi mówili: o, to jest fajne, zrób to, tylko po prostu najpierw byli przeciwni temu, ale też nie na takiej zasadzie, żeby, nie wiem, nie wyrzucić z tego z domu, czy jak to tam aktywiści często trans tak wyolbrzymiają, że osoby trans to lądują na śmietniku i że nikt ich w ogóle, że rodziny ich nie chcą. To tak absolutnie nie było. Więc no, rodzina też próbowała mnie od tego w jakiś sposób odwieść. Ale ja nie chciałbym, żeby to wyglądało teraz, kim ja jestem, żebym wystawiał cenzurki twoim rodzicom albo twojemu rodzeństwu. To nie o to mi nawet chodzi, ale ktoś z zewnątrz, wiesz, ktoś, kto widzi takiego chłopaka i no i nic. Na samym początku miałem jedną konsultację u psychiatry, taką pojedynczą, jeszcze przed tą diagnozą, która de facto była poprawna, a którą ja zanegowałem. Dlaczego zresztą no też nakłoniła do zanegowania tego, też nakłonił mnie ten transseksualista, który mi te hormony podawał potem. I ta psychiatra powiedziała właśnie mi, że zmiana płci jest możliwa, że to będzie możliwe dopiero po 25 roku życia, jej zdaniem. Tylko ona znowu miała takie nastawienie, pomijając już to, że ja miałem wtedy mózg wyprany przez te wszystkie informacje z forum. Pamiętam nawet, jak od niej wyszedłem po tym właśnie, kiedy ona mi powiedziała o tych 25 latach, ja zacząłem mówić, że przecież to jest kłamstwo, że seksuolodzy mówią co innego i tak dalej. Tam powtarzałem mojej mamie te formułki, których się naczytałem na tych portalach trans, bo to w ogóle na marginesie dodam, że to środowisko trans funkcjonuje jak sekta i to dosłownie jak sekta, poza tym, że nie wierzą w żadnego Boga chyba, ale poza tym to działa jak sekta. Dlaczego tak mówisz? Dlaczego uważasz, że funkcjonuje jak sekta? No właśnie dlatego, że odcinają ludzi od ich środowiska, w którym żyją, bo też środowisko trans nastawia przeciwko rodzinom. Wmawiają ludziom, że jeżeli rodzice na przykład nie chcą używać imienia, które dziecko sobie wybrało, czy nastolatek sobie wybrał przeciwnej płci, to że ci rodzice są transfobiczni, że tego dziecka nienawidzą, po prostu nastawiają to dziecko przeciwko własnej rodzinie, no i wciągają w ten swój świat. Też w tym środowisku jest taka niepisana zasada, że trzeba opowiedzieć o swoich traumach albo jakichś tam problemach i tak dalej. Ludzie nawet często wymyślają te traumy po to tylko, żeby się w cudzysłowie pochwalić nimi, bo w tym środowisku to jest powszechne, że tam, nie wiem, praktycznie każdy musi mieć albo właśnie zaburzenie borderline, albo chorobę afektywną dwubiegunową, albo autyzm, albo coś tam jeszcze. I wielu ma, ale niektórzy też mówią, że mają tylko dlatego, że tam jest to wymagane. No więc ci ludzie potem mają haka na takie osoby, no bo jeżeli one naoczerniają swoich bliskich albo opowiadają o jakichś swoich problemach i tym ludziom z tej sekty transaktywistów, no to oni mają bardzo łatwy sposób na to, żeby takiego człowieka szantażować, żeby go manipulować i tak dalej. Więc to pod bardzo wieloma względami działa właśnie jak taka sekta. Muszę dodać, że mamy pewne kłopoty techniczne. Jeśli ktoś z państwa próbuje się do nas dodzwonić i mu się to nie udaje, to nie jesteście jedyni. Zdaje się, że mamy jakiś kłopot techniczny. Jeśli się uda naprawić, to oczywiście chętnie jeszcze odpowiemy na jakieś pytania, a jeśli nie,
tak czy owak zmierzamy ku końcowi. Łukaszu, powiedz mi, bo przeżyłeś to, co przeżyłeś, przeżywasz teraz też coś, bo czy ty się czujesz w tej chwili właśnie, czy ty się czujesz kimś w rodzaju misjonarza? Bo mówiłeś o tej pani psycholog, która była misjonarką, która chciała wszystkim zmieniać płeć i tak zmieniać świat. A ty nie jesteś aby taką samą panią psycholog, tylko Arebur? Ja nie chcę namawiać ludzi do tego, żeby nie zmieniali płci, ani tym bardziej nie chcę, żeby na przykład zmuszano osoby, które już tą płeć zmieniły, żeby to cofnęły przymusowo jakoś. Absolutnie nie o to mi chodzi. Zresztą tak jak mówiłem, też wmawianie komuś, kto jest tak silnie przekonany o tym, że chce tą płeć zmienić, że on tej płci zmienić nie powinien, to prawdopodobnie zadziała na niego antagonizująco i no jeszcze bardziej będzie chciał tą płeć zmienić. Mhm. Więc nie, absolutnie nie. Stał się cud. Wystarczyło głośno powiedzieć, zagrozić, że już pójdziemy sobie i chyba mamy telefon. Kłopoty wzięły i ustąpiły. Słuchamy. Dobry wieczór. Och, jakże nam miło, sądząc po głosie, chociaż akurat teraz płeć jest tematem, nie jest to rasowy mężczyzna. Nie, nie jest. I tutaj się chciałam zapytać pana Łukasza, jak on definiuje płeć. W sensie, tu mam na myśli z angielskiego sex. Jak on to definiuje i mam do tego pytanie potem. Mhm. No więc płeć. Po pierwsze to zjawisko biologiczne, które jest oparte o binarność gamet, czyli plemników i komórek jajowych, czy też oocytów, narządów, które je produkują, czyli jąder i jajników, oraz narządów, które je obsługują. Tak, i teraz pytanie. Tak, czyli rozumiem, że genotyp i narządy płciowe, genotyp plus fenotyp razem daje nam płeć. Genotyp determinuje płeć. Dobrze. No to na przykład teraz jak wtedy wziąć pod uwagę na przykład osoby z zespołem Klinefeltera albo osoby interseksualne, które mają błędy genetyczne, gdzie nie mają odpowiednich narządów albo mają podwójne narządy albo w ogóle nie mają narządów. Jak w takim razie ocenić, jaką oni mają płeć, te osoby? Te osoby są albo płci męskiej z zaburzonym jej rozwojem, albo płci żeńskiej z zaburzonym jej rozwojem. W przypadku wszystkich ssaków, nie tylko człowieka, nie ma czegoś takiego jak obojnactwo czy funkcjonalna zmiana płci, funkcjonalny hermafrodytyzm. Są to właśnie zaburzenia rozwoju płciowego. Bardzo obszerna grupa zaburzeń, które mogą nie dawać praktycznie żadnych objawów, poza tym, że występuje w nich jakaś tam drobna mutacja wpływająca na przykład, nie wiem, delikatnie na wygląd ciała, na wygląd, na morfologię, jak i takie, gdzie ktoś ma na przykład niedorozwiniętego dysgenezję gona, tak zwaną, czyli mówiąc wprost, w bardzo prosty sposób niedorozwiniętego penisa na przykład, albo nie wiem, jest kobieta bardzo wysoka, albo bardzo niska. Ale to albo są mężczyźni, albo kobiety. Ich wszystkich można zaklasyfikować właśnie albo jako płeć męska, albo żeńska, tylko z zaburzonym rozwojem tejże płci. To trochę może jeszcze dodam, że osoby, które twierdzą, że zaburzenia rozwoju płciowego właśnie zespół Klinefeltera i tak dalej, to są jakieś kolejne płcie, to analogicznie moglibyśmy powiedzieć, że osoby, które mają dodatkowe chromosomy, to są w ogóle inny gatunek człowieka, nie homo sapiens, tylko jakiś inny gatunek. No to jest absurd, to jest po prostu człowiek, tylko że z pewnym zaburzeniem. I tak samo mężczyzna czy kobieta z zaburzeniami rozwoju płciowego, to jest dalej mężczyzna czy kobieta z zaburzeniami rozwoju płciowego. Halo, halo, jesteśmy tam. Tak, jestem, ale nie wiem, czy to się... Tak, słucham? Bo chciałbym, żeby pani zadała pytanie i... Jeśli mogę prosić, zwolniła linię, bo może ktoś jeszcze chciałby. Już, jasne. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałam się zapytać, bo tutaj sobie zanotowałam, że tutaj pan Sakowski, czy pan może, powiedział, że lekarze mówią, że otyłość to jest choroba. I też chciałam
powiedzieć, że lekarze, na przykład psychiatrzy, mówią, że bycie trans nie jest chorobą. I teraz tutaj, których lekarzy w takim razie, to zależy od specjalizacji, którzy kłamią? Bo jakby nie za bardzo rozumiem w tym kontekście tego. A ja nie bardzo widzę problemu. To znaczy, ja powiedziałem, że lekarze mówią, że otyłość to choroba. Tak, to prawda, tak lekarze mówią. Nie bardzo wiem... Jest tak klasyfikowana. Ja chyba rozumiem pytanie. Chyba chodzi o to, czy transseksualizm to też jest choroba. Dobrze rozumiem to pytanie? Nie, w sensie rozumiem to tak, to co twierdzi pan Łukasz, że to jest transgenderyzm, to jest jakieś zaburzenie, tak? Że to nie powinno być uznawane za to, że nie jest to choroba, tylko rodzaj jakiś rozwojowy. I po prostu mi chodzi o to, że zrozumiałam ten fragment jako takie wybiórcze traktowanie wiedzy lekarskiej, zależnie od tego, co uważamy. Dobra, dziękujemy bardzo. Czy ty wybiórczo traktujesz wiedzę lekarską? Nie, odpowiedź krótka brzmi nie, a odpowiedź długa brzmi tak, że w podręczniku pod tytułem Seksuologia wydawnictwa PZWL z 2020 roku jest napisane wprost, że transseksualizm to jest najgłębsze zaburzenie tożsamości płci. Ale wiesz, że podręczniki się zmieniają. Dziś piszą tak, 50 lat temu inaczej, a za 50 lat będą pisali... Być może jeszcze inaczej. I do tego zaraz dojdę, ale to jest podręcznik z 2020, także to jest nowy podręcznik. W międzynarodowej klasyfikacji chorób 10 transseksualizm jest klasyfikowany jako zaburzenie psychiczne, natomiast w 11, która weszła niedawno, został przeniesiony do kategorii zaburzeń płciowo-seksualnych, conditions related to sexual health. Więc i pod nazwą niezgodności płciowej, ale to jest praktycznie to samo. Tam są drobne semantyczne różnice. Dodam jeszcze tylko, że w DSM, czyli w podręczniku zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dysforia płciowa również widnieje. Ale to jest trochę temat obok, bo jednak naprawdę, Łukaszu, to są dzisiejsze podręczniki. 40 lat temu podręczniki były inne i myślę, że za 40 lat będą inne. Problemem chyba nie jest to, jak to definiujemy. To znaczy inaczej, na jakim etapie rozwoju jesteśmy. Bo pytanie tak naprawdę to, które mnie w tym wszystkim jakby trapi, to jest pytanie poza wiedzą medyczną. To jest pytanie, czy człowiekowi powinno się oferować zmianę płci, no, takiej jednej z najważniejszych determinant naszego życia, naszego rozwoju, tak beztrosko, tak łatwo, tak bez zastanowienia, można by wręcz powiedzieć. Żeby skierować kogoś na zmianę płci, po pierwsze taka osoba powinna przejść psychoterapię i to nie kilka wizyt, tylko pewnie co najmniej półtora, dwa lata. Powinna przejść szereg testów klinicznych, diagnostycznych, nie tylko w kierunku dysforii płciowej, ale także w kierunku zaburzeń psychicznych, które mogą dawać objawy dysforii płciowej. Czyli właśnie tych, o których już mówiłem. Zaburzenie borderline, narcystyczne zaburzenie osobowości, histrioniczne, choroba afektywna dwubiegunowa, autyzm, dysmorfofobia. Mamy telefon i to jest nasz przedostatni telefon, więc słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Klaudia z Poddębicy się kłania. Kłaniamy się, pani Klaudio. Ja akurat się idealnie wstrzeliłam z moim pytaniem, ponieważ właśnie chciałam się zapytać pana Łukasza też właśnie o to, jak to jest klasyfikowane, prawda, bo były te zmiany odnośnie dysforii płciowej. Co mnie zastanawia... I jakbyś pan Łukasz mógł na ten temat wypowiedzieć, jak się pan zapatruje na ewentualne sposoby, dlaczego w ogóle ta kwestia jest tak nieporuszana, jeżeli chodzi o lekarstwo, jakieś inne formy terapii, lekarstwa na zaburzenia dysforii płciowej, która jest opisywana przez osoby, że jest to bardzo... No, potworny ból, nieszczęście, prawda? I się człowiek czuje jakby nie w swoim ciele, nie w swojej płci. Dlaczego, jeżeli są osoby po prostu wspierające,
które chcą jakoś pomóc zwalczyć to, czy dlaczego nie jest poruszana inna forma terapii, żeby tak jak kiedyś rozmawiałam z osobą transpłciową, on by chętnie przyjął lekarstwo, tabletkę, gdyby były jak antydepresanty czy coś w tym rodzaju, żeby go móc zwolnić z tego zamiast przeprowadzenia tysięcy operacji, hormonów i tak dalej. Dziękujemy bardzo. I Łukasz Sakowski odpowiada. Myślę, że... I, przepraszam, od razu mówię, zapraszamy na ostatni telefon już, a tym razem tak. Myślę, że osobie takiej najprawdopodobniej dolega... najprawdopodobniej, bo oczywiście nie znam, to trzeba zdiagnozować, ale statystycznie rzecz biorąc i epidemiologicznie rzecz biorąc, no takiej osobie najprawdopodobniej dolega zaburzenie osobowości borderline i to on odpowiada za te wszystkie, za szereg tych objawów, o których tutaj pani powiedziała, pani Klaudia, zdaje się, w tym za dysforię płciową. Więc szereg operacji, hormony i tak dalej wcale tego zaburzenia nie wyleczą. Bo ty powiedziałeś też w pewnym momencie, że 60 do 90% przypadków dysforii płciowej ustępuje. Tak. A na jakich badaniach się oparłeś? Na podstawie czego tak mówisz? Skąd te liczby? Badań naukowych, epidemiologicznych. Jakich, przepraszam? Skąd te liczby? Z roku 2008 jest kilka badań, z 2013 jedno, potem z 2016 dwa, 2019, 20, 21 i 22. To po pierwsze. Rozumiem, że jesteś w stanie podać te dane. Jakby ktoś był ciekaw, to na jak najbardziej blogu... mogę podesłać. Jak najbardziej mogę podesłać konkretne publikacje. Nie, bo chodzi o liczby, wiesz, żeby naukowe. Nie powstało takie wrażenie, przyszedł facet, rzucił jakąś liczbą, a wy to wierzcie. Jak najbardziej mogę podesłać linki albo po prostu tytuły tych prac naukowych. Oprócz tego w tym roku, w kwietniu, opublikowano dwie duże prace naukowe. Jedną w Acta Pediatrica wydawanej przez właśnie Instytut Karolinska. To jest ten, który wydaje nagrody Nobla medyczne i ten, który właśnie był jednym z pierwszych, który zakazał rutynowej zmiany płci u dzieci. W 2021 roku to się stało. I ta publikacja naukowa jasno mówi o tym, że nie ma żadnych dowodów na to, że zmiana płci pomaga i że jest korzystna. A kilka dni wcześniej opublikowano bardzo też pracę naukową z danych bodajże z Anglii albo ze Stanów Zjednoczonych, teraz już nie pamiętam skąd była ta próba badanych, która mówiła z grubsza to samo. Że w najlepszym razie dowody na to, że zmiana płci pomaga, są niepewne, a przeważają dowody na to, że jest niekorzystna. I właśnie doczekaliśmy się ostatniego telefonu. Słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maria, udało mi się pierwszy raz w życiu tutaj zadzwonić. Obracam z opóźnieniem bardzo dużym. Człowiek zaczyna się stresować w momencie, jak się dzwania tutaj w tym momencie, nie dziwi się wszystkim dzwoniącym. Pozdrawiam czat przede wszystkim na dzień dobry. Za wcześniejsze rozmowy o Biblii, w ogóle te, jakie teksty wypadają, wszystkie możliwe rzeczy, które w internecie można spotkać. Dobry wieczór, panie Robercie, panie Staszu. Dobry wieczór. Po głowie kręci ci milion pytań, ale z tego co więcej jest ostatni telefon. To proszę wybrać jedno. Jedno pytanie. Jeżeli jest dysforia płciowa i tam, nie wiem, 60-90% osób z tego wyrasta, to co z pozostałymi 10%? I teraz ile w sumie można założyć, że jest osób z dysforią płciową, tak może być, ze 100 tysięcy? To w tym momencie w dalszym ciągu 10 tysięcy osób z dużym problemem nam zostanie. I tak, oczywiście transseksualizm, czy nie wiem, bycie trans to jest olbrzymi problem, tak, wymaga terapii i no nie jest to łatwa sprawa. Ale... I nikt o tym nie wspomina tutaj w tym momencie, ani w ogóle nigdy nie wspomina. Dobra, dzięki serdeczne i to było to ostatnie pytanie. No jeśli nawet będzie tak, 69, niech będzie 90%, z tego się wyrasta, to znaczy, że 10% tych, którzy mają dysforię płciową, z tego nie wyrastają. Co należy z nimi zrobić? Po pierwsze, dokładnie diagnozować, chociażby właśnie po to, żeby sprawdzić, czy to zaburzenie, ta dysforia płciowa nie wynika właśnie z tych zaburzeń, o których wcześniej mówiłem, borderline i tak dalej.
po drugie, przeprowadzić badania kliniczne, porządne badania kliniczne i porównać grupy, które mają z tych 10%, czyli tych, którym to nie minęło, które miały tą zmianę płci i takie, które były w tej terapii eksploracyjnej, czyli po prostu nastawionej na wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska, dysforii płciowej w ich przypadku, i zobaczenie, jaki będzie wynik. Więc to jest kwestia przyszłości, przyszłych badań naukowych. Myślę, że tych pytań jest jeszcze mnóstwo. Ja pozwolę sobie na koniec zadać jedno trochę obok. To jest pytanie, czy sądzisz, że można o takich rzeczach rozmawiać na spokojnie, bez obrażania się, bez hejtu najzwyczajniej w świecie, bez nawet nie zgadzając się ze sobą, nie wiem, jakiś twój oponent. Czy wyobrażasz sobie, że można rozmawiać o transpłciowości, o zmianach płci, o uzgadnianiu płci, jakkolwiek się to teraz nazywa, jakkolwiek to nazywać. Czy można o tym mówić normalnie? Jak najbardziej tak. Można o tym mówić i można o tym dyskutować. Myślę, że problem polega... A zdarzyło ci się teraz w ostatnim czasie rozmawiać z kimś, kto się z tobą całkowicie nie zgadzał, fundamentalnie nie zgadzał i nie doszło do jatki? W przyszłym miesiącu zostałem zaproszony na debatę z dwiema osobami, z czego jedna identyfikuje się jako niebinarna, do Instytutu Dyskursu i Dialogu, czy Debaty i Dialogu, teraz już nie pamiętam, w Toruniu, więc będę taką debatę odbywał. Przyjąłem zaproszenie. Mhm. Ale pytam, czy ostatnio zdarzyło ci się odbyć taką rozmowę z kimś, kto się z tobą fundamentalnie nie zgadza i nie było to jatką? Nie, zdarzyło mi się coś takiego, że rozmawiałem z kimś na ten temat, no tylko to nie był człowiek, który na stwierdzenie, że płcie są dwie, uważał, że jestem transfobem, faszystą i nie, w ogóle, że nie ma sensu ze mną dyskutować, tylko to był człowiek, który mimo z innych poglądów niż ja potrafił dyskutować. A ty jesteś w stanie przyjąć, przynajmniej jakby zrozumieć, że ktoś ma zupełnie inne niż te poglądy? Absolutnie jestem w stanie. Nie reagujesz tym, że się obrażasz albo unosisz, albo... Moja granica jest wyznaczona przez działania takie jak szantaże, jak nękanie. Z takimi ludźmi, którzy brali udział w szantażowaniu czy nękaniu mnie, nie dyskutuję. Natomiast jeżeli ktoś ma inne poglądy, ale jest człowiekiem cywilizowanym, to jak najbardziej tak. Łukasz Sakowski był państwa i moim gościem. Bardzo państwu dziękuję za to, że nas oglądaliście. Łukaszu, bardzo ci dziękuję. To chyba rzeczywiście był Hejt Park trochę inny niż wszystkie, przynajmniej dla mnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do widzenia, dobranoc, do usłyszenia. Miłego.